Szanowni Państwo, mamy już godzinę 12, nawet minutę po 12. Rozpoczynam seminarium naukowe pod tytułem Solidarni z Ukrainą. Historyczne dziedzictwo. To nasze dzisiejsze spotkanie zostało zainicjowane przez władze naszej uczelni, panią prorektor Annę Fidelus, w porozumieniu z księdzem dziekanem, księdzem profesorem Waldemarem Graczykiem, dziekanem Instytutu Wydziału Nauk Historycznych. Ja się nazywam ksiądz Wojciech Zawadzki. Być może są zalogowane osoby spoza Instytutu Historii, które mnie nie znają. Poproszono mnie o przeprowadzenie, pokierowanie tym seminarium. Cieszę się, że mogę spotkać się z Państwem, choć oczywiście kontekst, w którym się spotykamy, jest trudny. Od ponad tygodnia nasze życie koncentruje się wokół mediów. Oglądamy rozmaite informacje, które docierają do nas zza naszej wschodniej granicy. Jesteśmy pełni niepokoju. Pytamy, jak ułoży się życie nie tylko mieszkańców Ukrainy, bo oni już przeżywają dramat. Natomiast pytamy także o losy naszej ojczyzny, a właściwie szerzej nawet całej Europy. Takie pytania stawiali sobie nasi dziadkowie. Nie sądziliśmy, że w XXI wieku przyjdzie nam, szczególnie młodym ludziom, studentom, stawiać właśnie podobne pytania. Dzisiaj spotykamy się w kontekście relacji polsko-ukraińskich i musimy powiedzieć jako historycy, że te relacje były trudne. Mieliśmy jeszcze do niedawna, mamy właściwie sporo tematów w obrębie historii niezałatwionych, nieomówionych. Myślę, że te wydarzenia, które przeżywamy, one zmieniają optykę wzajemnych relacji, że dają szansę na nowe rozdanie, na nową przyszłość, ale oczywiście warunkiem niezbędnym jest pokój, niezbędnym warunkiem jest uspokojenie sytuacji, czego życzymy narodowi ukraińskiemu, ale także nam, wszystkim Polakom też. Proszę Państwa, konferencja, spotkanie, seminarium będzie złożone z czterech wystąpień, czterech referatów. Referaty zostały ułożone chronologicznie. Przed każdym referatem będę zapowiadał, witał i zapowiadał prelegenta i prezentował tytuł wystąpienia. Chciałbym jednak wprowadzić pewne zasady, które będą obowiązywały panów prelegentów. Każdy z panów będzie miał na wystąpienie nieprzekraczalny czas 20 minut. I tego będę pilnował, ponieważ chcemy, aby konferencja trwała około 2 godziny. Po każdym wystąpieniu będzie możliwość zadania maksymalnie 3 pytań przez uczestników. Jeśli będzie możliwość, chęć do dyskusji, to oczywiście oddamy Państwu głos i będzie można zadawać także pytania. Jeszcze raz przypomnę, że nasze spotkanie jest nagrywane w tej chwili i będzie zamieszczone na stronie Instytutu Historii. Proszę Państwa, aby już nie przedłużać, pragnę powitać pana profesora doktora habilitowanego Dariusza Milewskiego z Instytutu Historii. Pan profesor rozpoczyna nasze spotkanie od takiego spojrzenia wstecz na dzieje polsko-ukraińskie. Tytuł wystąpienia: Między Polską a Moskwą w XVII wieku. Ukraińskie dylematy. Bardzo proszę pana profesora o przedłożenie. Szanowny księże profesorze, szanowni państwo, dziękuję za udzielenie głosu. Rzeczywiście postanowiłem trochę się cofnąć i omówić również kwestie ukraińsko-moskiewskie, czy powiedzmy taki trochę moskiewski punkt widzenia, przynajmniej tak jak ja to rozumiem w kontekście historycznym.
abyśmy sobie uświadomili pewne rzeczy, a przynajmniej spróbowali jakoś podyskutować i zobaczyć, co nam historia podpowiada w tematach. Zacznę trochę anegdotycznie od sytuacji w naszym sklepie tutaj przy Osiedlowym, gdzie pierogi ruskie zostały zmienione na pierogi ukraińskie, co doskonale jak historycy wiemy jest bez sensu, prawda, jako że Ruś odnosi się no, przede wszystkim do obszarów obecnej Ukrainy. Proszę Państwa, no wyobraźmy sobie, trochę tutaj zaryzykuję taką pewną grę myślową, czy wyobrażamy sobie na przykład Polskę bez Poznania, prawda? Czyli weźmy sobie taką sytuację, że powstanie wielkopolskie, któreśmy obchodzili rocznicę 2 lata temu, się nie udaje, prawda, że Wielkopolska pozostaje przy Niemczech, a Polska się odradza w granicach byłej Kongresówki plus Galicja, no i zdobywamy jakieś obszary na wschodzie duże, prawda? Tam powiedzmy pokonujemy bolszewików, tam powiedzmy z Kijowem i tak dalej, jest fajnie. Miał kilkaset lat, prawda? I powiedzmy, Wielkopolska się wyzwala, tworzy własne państwo. W tym czasie Gwara Wielkopolska, ruskie szynki z Gdańcem i tak dalej, powiedzmy, idzie w kierunku jednak wytworzenia pewnego własnego języka, na przykład zbliżonego do polskiego. No i nagle, prawda, w Warszawie ktoś wpada na pomysł, że przecież to jest wszystko jedno, to są też nasze dziedzictwo, prawda, Gniezno, Poznań, no trzeba to przyłączyć, prawda, podczas gdy Wielkopolacy niekoniecznie mieli już na to ochotę. I teraz znowu przechodzę do ziem ruskich. Ruś oczywiście początkowo, ta kijowska, nowogrodzka, to była jedność, prawda, jedność pewna kulturalna, jedność polityczna. Wiemy, na tak dużym obszarze nie udało się utrzymać jedności politycznej zbyt długo i nie bez kozy to się już po XI wieku rozpadło na wiele organizmów państwowych, które jednakowoż zachowywały łączność kulturową, łączność języka i tak dalej. Przypomniałem to Rzeszę Niemiecką, prawda, również duży obszar i szybko rozdrobniony na wiele marchi, potem księstw i tak dalej, ale wszyscy czuli się Niemcami. No i to ładnie się wszystko rozwijało, dopóki nie przyszli Tatarzy w 1240 roku, nie zdemolowali Kijowa. Po czym to oczywiście okazuje się, że te główne jądro, można powiedzieć, ziem ruskich jest zniszczone i życie przenosi się gdzieś na odległe peryferie, właśnie powiedzmy gdzieś do chociażby metropolita kijowski, przenosi się w roku 1299 z Kijowa do Włodzimierza nad Klaźmą, miasto niedaleko Moskwy, która właśnie tam się rozwija w ramach księstwa włodzimierskiego, potem przejmuje władzę i powstaje Wielkie Księstwo Moskiewskie. Księstwo Moskiewskie, które korzysta, proszę Państwa, z pomocy tatarskiej, aby zdobyć supremację wśród tego, co jeszcze zostało. Dam przykłady. W 27 roku łącznie z Tatarami Moskale zdobyli, złupili Twer, gdzie stłumili powstanie. W 1339 łupią Smoleńsk. A z drugiej strony, można powiedzieć, ta prawdziwa Ruś, ta kolebka państwowości ruskiej, zdaje się pod władzę litewską, prawda? I co mamy? Mamy już w XIV czy XV wieku taką sytuację, że niepodległe, powiedzmy, ziemie ruskie to są obszary, powiedzmy, państwa moskiewskiego, które się tam wyzwala spod Tatarów, ale jednocześnie ono przyjmuje pewien tatarski sposób bycia, prawda? To jest widoczne niestety w tym, co się tam dzieje. Podczas gdy ziemie ruskie, te pierwotne, znajdują się pod wpływem państw jagiellońskich, czyli Polski, prawda, Ruś Czerwona oraz Litwy, a od 1569 roku w ogóle korony, jeżeli chodzi o Ukrainę, no i Białoruś oczywiście obecna w ramach księstwa, Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie przypominam, językiem urzędowym jest język ruski. Tak, ruski, czyli ten, który może się poprzedza współczesny język białoruski i ukraiński. I wiele set lat tego jakby rozbicia politycznego i zerwania pewnej więzi kultowej powoduje, że no jednak wyodrębniają się, staje się to, co się musiało stać, prawda, że ziemie, powiedzmy, zachodnio-ruskie, więc białoruskie i ukraińskie idą w innym kierunku niż ziemie wschodnio-ruskie, czyli ziemie moskiewskie, obszary tak naprawdę peryferyjne, tak samo jak Mazowsze, powiedzmy, no nie łudźmy się, jest peryferyjne w stosunku do centrów, prawda, państwowości polskiej, czy do Wielkopolski i Małopolski. Warszawa z punktu widzenia, powiedzmy, poznaniaków, no tak trochę jak Moskwa z punktu widzenia Kijowian, byśmy powiedzieli, tak, może tutaj zaryzykuję takie stwierdzenie. Niemniej oczywiście księstwo ruskie zaczyna lansować pewną teorię oczywiście o tym, że jest jedynym ocalałym, prawda, i prawowitym spadkobiercą wszystkich ziem ruskich, jest to jedyne państwo prawosławne. Litwa w tym kontekście niestety przyjmuje katolicyzm i wielcy książęta litewscy jako katolicy nie mogą uchodzić za protektorów prawosławia, co ułatwia sprawę Moskalom. Tam się tworzy koncepcja Trzeciego Rzymu i to, co doskonale znamy z historii zbierania ziem ruskich, prawda? Przy czym oczywiście poprzez zbieranie ziem ruskich rozumiemy łączenie wszystkiego, co kiedyś należało do Rusi Kijowskiej, łącznie z Kijowem, z obecną Białorusią, z Lwowem, prawda, ze wszystkim. I na tym tle od końca XV wieku obserwujemy serię wojen, które Moskwa wszczyna najpierw z Wielkim Księstwem Litewskim, a później Rzeczpospolitą Obojga Narodów, żeby te tereny odzyskać. Wiemy, że w XVI wieku po pierwszych klęskach litewskich pomoc polska spowodowała zatrzymanie tego wszystkiego i utrzymanie Ukrainy, Białorusi, można powiedzieć, w tym wpływie, pod wpływem zachodniej kultury.
mamy, jakby pogłębia się rozejście kulturowe obu krajów. Ukraina jest pod wpływem oczywiście polskim. To widać chociażby czy w zmianach w Skoropisie, prawda, czy w tym piśmie używanym przez kancelarię ruską, czy polonizacji szlachty elit, prawda, ruskich, czy też białoruskich, że już użyję tego współczesnego terminu, czy Sapiehowie, Chodkiewiczowie, to nie są Litwini, tacy rdzenni, byśmy powiedzieli, to są rody ruskie z terenów litewskich, tak samo jak Wiśniowieccy, Czartoryscy, wręcz książęta, prawda, z Gediminowiczów czy z Urykowiczów, oni wszyscy prędzej czy później ulegają polonizacji. Także mamy tutaj wyraźny wpływ właśnie Polski. Co więcej, oczywiście w tym okresie Moskwa z kolei, prawda, cały czas lansuje tezę jedynej ostoi prawosławia, prawda, Moskwa, Trzeci Rzym. I bardzo ciekawa sytuacja, na przykład trochę odskoczę nawet od ziem naszych, ale to jest podobne do nas, tutaj się dzieje na wschodzie, kiedy Moskale wyprawiają się na Kazań, miasto tatarskie, prawda, o stolicę Hanatu w 52 roku, 1552, później podbijają, to jako takie przygotowanie do podboju głoszą potrzebę wyzwolenia chrześcijan więzionych przez Tatarów, jeńców i tak dalej. Naprawdę byli tam jeńcy, no bo Tatarzy zwykle mieli zawsze jakichś jeńców, prawda, tych. No i faktycznie, kiedy wojska Iwana IV Kazań zdobyły, to tych jeńców się wyciągnęło z Lochów i triumfalnie przyprowadziło do Moskwy. Proszę bardzo, car Aswabadzicjel wyzwolił, prawda. Wiemy, że nas też wyzwalają, to jest misja wyzwoleńcza, w cudzysłowie, jak doskonale sobie zdajemy sprawę. Ale wracamy do Rzeczypospolitej. Fatalne, można powiedzieć, skutki poniekąd, czy powiedzmy, albo powiem, może nie fatalne, trochę padliśmy ofiarą własnego sukcesu, ponieważ polonizacja elit ruskich doprowadziła do tego, że, a nie społeczeństwo, duża masa jednak pozostała oczywiście ruska, prawosławna, doprowadziło do pewnego konfliktu nagle interesów, który zaczął się pogłębiać w sytuacji również polityki cerkiewnej. Wiemy, że w 1589 roku metropolita moskiewski przyjmie tytuł patriarch, prawda? Z kolei 40 lat wcześniej Iwan IV przyjmie tytuł cara całej Rusi, nieuznawany notabene przez Polaków. Nasza kancelaria dalej tytuła go wielkim księciem moskiewskim, uważając słusznie, że większość ziem ruskich należy do Rzeczypospolitej, ale powstaje problem. Na przykład Moskale nie uznają metropolii kijowskiej reaktywowanej de facto na przełomie XIV i XV wieku w Kijowie, kiedy sprawa się tutaj umocniła. I trochę podejrzewam, patrzą na nią tak, jak Bizantyjczycy mogli patrzeć na tych cesarzy tak zwanych rzymskich na zachodzie. Prawda? To za cesarze rzymscy. Prawdziwy Rzym to jest tu. Nastąpiło translacją imperii. Nie mamy stolicy, czyli Rzymu. Jesteśmy w Konstantynopolu, ale to my jesteśmy dziedzicami prawdziwego Rzymu. Tak samo patriarcha Moskiewski, prawda, tutaj koncypował, że przecież jego poprzednik przeniósł się z Kijowa do Włodzimierza, potem do Moskwy, ergo to ja jestem sukcesorem Kijowa, a tam jest uzurpator. Prawda? I Moskale zaczynają patrzeć rzeczywiście na to, co się dzieje na zachodzie, jak na uzurpację i potrzebę odzyskania. Misja zbierania ziem ruskich trwa cały czas i jest zakodowana głęboko w mentalności państwa moskiewskiego i moskiewskich elit. Wiemy, że przeciwdziałaniem dla utworzenia patriarchatu moskiewskiego no, były dwie koncepcje. Utworzyć patriarchat w Kijowie prawosławny i to się niestety nie, myślę, że niestety się nie powiodło, natomiast poszliśmy w innym kierunku, czyli wdrożyliśmy Unię Florencką poprzez oczywiście Synod Brzeski 1595-96. Wiemy, że jeszcze tacy potentaci, jak na przykład książę Konstanty Wasyl Ostrowski, marszałek wołyński, wojewoda kijowski, ostro się temu sprzeciwiali i byli, na początku on był za, ale później oczywiście jednak stwierdził, że nie. I byli protektorami prawosławia. I niestety, proszę Państwa, w tym kontekście polonizacja rodów ruskich, na przykład książę Jeremi Wiśniowiecki, słynny, który przychodzi na katolicyzm, powoduje, że prawosławie ruskie na Ukrainie przede wszystkim, a też na Białorusi, nie ma swojego orędownika. I szuka go gdzie? Szuka go oczywiście w dwóch miejscach, wśród społeczności kozackiej i w Moskwie. Moskwa bardzo chętnie oczywiście, ona tutaj wspomoże, prawda? Bo tutaj, no bo ten car Aswabadzicjel gdzieś tam musi nam się z tyłu głowy cały czas kołatać i musimy go tam mieć na uwadze. A z drugiej strony pojawiają się kozacy. Kozacy to jest jakby kolejna taka dziwna społeczność, prawda? Trochę wyhodowana, można powiedzieć, przez nas samych, czy tam to była kozakowanie tak zwane odbywało się na Ukrainie w XVI wieku. To było na tej zasadzie, że wyprawiało się po zdobycz, prawda, na stepy, czy na Tatarów, na Turków i tak dalej, często z poparciem starostów ukraińskich, prawda, notabene Rusinów, Daszkiewiczów i innych, albo takiego Ślązaka Pretwicza, którzy pobierali od kozaków pewne udziały, prawda, w zdobyczach, jak Elżbieta I od swoich korsarzy, prawda, napadających Hiszpanów.
Fajnie było być w ogóle, brać udział w kozakowaniu. To nie wadziło nikomu, Samuelowi Zborowskiemu, Dmitrowi Wiśniewieckiemu. W XVI wieku to była taka rycerska przygoda, prawda? Iść na Ukrainę i, prawda, złupić sobie Tatara czy Turka, fajnie było. Później niestety oczywiście w miarę znowu postępów kolonizacji na Ukrainie, przy tym dodatkowa kolonizacja następowała chłopami z Wołynia, prawda, którzy zasiedlali ziemię ukraińskie, więc cały czas były to ziemie ruskie. No, dożyliśmy do tego, żeby ustabilizować sytuację, Kozacy byli mniej potrzebni. Zaczynają się powstania, prawda, no bo oni nam przeszkadzają w stosunkach z Turkami, z Tatarami. Kozacy mają słuszne uwagi do tego, że my więcej płacimy pominków Tatarom, prawda, niż żołdu Kozakom, których chciano jakoś w ten sposób, można powiedzieć, ułaskawić. I proszę Państwa, już pierwsze powstanie Kosińskiego, notabene najprawdopodobniej szlachcic z Podlasia, Zruszczony, 1591-93, już on utrzymuje kontakty z Moskwą. Oczywiście szukają pomocy wszędzie, prawda? Potem także u Tatarów i mamy, można powiedzieć, te kolejne powstania. Potem jeszcze popi, prawda, ruscy, kijowscy, podlali to wszystko sosem takim religijnym, mówiąc Kozakom, że to oni są prawdziwymi spadkobiercami rycerstwa Światosława i Igora, prawda, obrońcami Świętej Cerkwi, Świętej Rusi w ogóle. No i zaczęły się do tego dołączać sprawy religijne. Widać to już od powstania Tarasa Fedorowicza w roku 1630, a od czasów Mińskiego już ewidentne, prawda, 1648. Powstanie, które wzburzyło Rzeczpospolitą i można powiedzieć zapoczątkowo de facto jej upadek. Powstaje praktycznie niezależne państwo ukraińskie w tym momencie, którego jednak nikt nie chce uznać, prawda, ani Polska, ani Turcja, ani Moskwa, każdy chce coś tam uszczknąć sobie. Chmielnicki kombinuje jak może i przekombinował, tak? Bo kiedy się zawiódł na sojuszu z Tatarami, to w 1954 roku zawiera właśnie w Pereiaslawiu ugodę z Moskwą, generalnie dosyć korzystną dla Ukrainy. On kombinował, że Moskwa to będzie kolejny sojusznik, który położy przeciwko Polsce, w razie czego to się go porzuci i wróci się pod władzę dla Polskiego czy cokolwiek innego. No, okazało się, że niestety nie. Prawda? Pierwsze takie zdziwienie, bardzo rzecz charakterystyczna, nastąpiła właśnie w Pereiaslawiu, kiedy dogadano właśnie już Unię, no i Kozacy zażądali od wysłanników carskich, żeby przysięgli, prawda, w imieniu cara, że dotrzymają warunków, no bo król polski zawsze przysięga, prawda, na co Moskwa odpowiedzieli, zdziwieni, że ale w ogóle o co chodzi, przecież car nigdy nikomu nic nie przysięga, powie, tak zrobi, prawda, jest w ogóle zniewagą maksymalną żądać od niego przysięgi. Widzimy ciekawe zderzenie jednak mentalności. Ci Kozacy, którzy wojują z Rzeczpospolitą, jednak nasiąknęli również pewnym, można powiedzieć, szlacheckim ideałem pewnej demokracji, równości, jakiegoś, prawda, tutaj partnerstwa także z władcą. Jak wiemy, niestety na Rosjanach się mocno zawiedli, ponieważ car po prostu realizował program znowu zbierania ziem ruskich. Ta wojna była dla niego niesamowitą okazją. Wiemy, że na szczęście mu się nie udało. Tak? Mamy rozejm w Andruszowie w 1967 roku, który dzieli de facto Ukrainę. Za Dnieprze przechodzi na podpanowanie moskiewskie. Piotr Doroszenko próbuje to zjednoczyć w 1968 roku, ale mu się niestety nie udaje. Tutaj mocno też Polacy mu przeszkodzili, uważając, że narusza nasze porozumienie z Moskwą w sytuacji, kiedy grozi wojna z Turkami. I później mamy konsekwencje tego, kiedy mamy najazd turecki na Podole w roku 1972. Król polski prosi cara na podstawie traktatu andruszowskiego o pomoc, to car wysyła groźnie brzmiącą gramotę do sułtana, że nie rusz króla polskiego, bo on moim przyjacielem jest. Oczywiście nic nie zrobił, natomiast kiedy tylko Turcy zdobyli Kamieniec, a potem Polacy rozgromili armię turecką pod Chocimiem, to zwycięska i sojusznicza armia moskiewska wkroczyła na Ukrainę, żeby ją wyzwolić i przyłączyć do Moskwy, uznając, że skoro Polacy oddali ją Turkom, znaczy już jej nie mają, a zatem car, realizując porozumienia polsko-moskiewskie, włącza się do wojny i sam sobie Ukrainę przyłączy. Konsekwentna, cały czas ta sama realizowana polityka oczywiście zjednoczenia tego wszystkiego. No, rok 86, na szczęście wtedy Turcy odparli atak moskiewski. W roku 86 mamy pokój Grzymutowskiego i ten nieszczęsny zapis o wzajemnej ochronie mniejszości religijnych. To znaczy Moskale przyznali Polakom prawo do ochrony katolików mieszkających na terenie państwa moskiewskiego. Państwo zauważyli, że były niesamowite miliony tych katolików, prawda? Natomiast Polska się niefrasobliwie zgodziła na przyznanie carowi prawa do opieki nad prawosławnymi, którą zaczął oczywiście wykorzystywać. Odpowiedzią z naszej strony było z kolei lansowanie bardzo silne od czasów Jana III Unii Brzeskiej, bo wyrwanie znowu, prawda, tych prawosławnych z kręgu moskiewskiego. I poniekąd mamy tego pokłosie, bo jednak ten kościół czy unicki przetrwał na Ukrainie, prawda, i wiemy, że był najbardziej znienawidzony przez Moskali, bo to byli tacy zdrajcy, prawda, w ich mniemaniu, bardziej nawet niż katolicy byli nielubiani unici. Sami Kozacy w dobie tej kolejnej wojny z Moskwą, z Turcją 86-99 współpracowali, prawda, z Polakami i z Moskalami. Zaczęła się taka więź tworzyć,
ponieważ Kozacy Dońscy, czy też ci za Dnieprza, prawda, pod panowaniem moskiewskim, współpracowali z naszymi Kozakami w wyprawach na Moskwę, car sypał gotówką i tak dalej. W ogóle było fajnie, prawda, braterstwo broni, nie ma już wtedy pancerni i pies. No i w 1999 roku mamy zawarcie pokoju, Ukraina znowu jest podzielona, no i kurka, co teraz robisz, było tak fajnie. Zaczyna się powstanie na przykład Paleja na naszej stronie, wspierane przez Moskwę, Iwan Mazepa, bardzo promoskiewski, prawda, na początku, nawet dworzanin Jana Kazimierza, później hetman Ukrainy Zadnieprzańskiej, za pan brat z Piotrem I, w ogóle najlepszy przyjaciel od kufla, prawda, i tak dalej. Plany zjednoczenia Ukrainy znowu pod hegemonią kozacką, czyli moskiewską. No jak to się nie udało, prawda, bo Piotr I zaczął narzucać pewne wędzidło, to wiemy, że Mazepa rzucił się ku Szwedom. Wyszło tak, jak wyszło, prawda, pod Połtawą. Jednak Piotr I pokonał wojska szwedzkie. Później się Filip Orłyk działa też na zachodzie, lansując ostatni hetman kozacki, prawda, niepodległość Ukrainy, no, kozaczyzny. Wiemy, to się nie udało. Turcy jakiś czas zajęli Zaporoże, tam trochę utrzymali ten sić, ale potem Katarzyna dodają, ją zlikwidowała. I w trakcie rozbiorów de facto Ukraina w całości, oprócz ziem ruskich, które przypadły Austrii, wchodzi w ziemię do Imperium Rosyjskiego. I co się tworzy? Tworzy się narracja historyczna mówiąca o zjednoczeniu. Zjednoczeniu historycznych ziem ruskich, Kijów wraca do macierzy. Przypomnę Państwu, że Kijów w 1967 roku był oddany Rosjanom na 3 lata, ponieważ leżał na prawym brzegu Dniepru, a my oddaliśmy lewobrzeże, a potem miał wrócić do Polski. Te 3 lata jakoś się przedłużyły, bo Rosjanie go już potem nie oddali, uważając, prawda, że Polacy go nie utrzymają przeciwko Turkom i oni go zabezpieczą we wspólnym interesie, prawda? I powstaje teza w związku z tym o tym, że de facto nie ma Ukrainy, prawda? Jest mało Rosja, tak? Mamy tam jugozapadna Rosja albo mało Rosja i jakby wielko Rosja to jest z kolei tam, to jest Moskwa, prawda? Że tutaj to jest jakby centrum i Ukraińcy są po prostu, to jest taka, powiedzmy, ja bym powiedział, nieodrębny naród bynajmniej, tylko mamy pewną taką nację, jakąś tam, prawda, w ramach państwa rosyjskiego, wielkiego narodu rosyjskiego. I Ukrainy nie ma. Nie ma czegoś tego w ogóle jak jakiś osobny naród. I no, zdziwienie następuje po pierwszej wojnie światowej, kiedy nagle Ukraińcy jednak tworzą, prawda, tutaj własną, ale trochę się zapędzam za daleko, bo to są klimaty, przepraszam, moich kolegów, ale ku czemu zmierzam? Rozdarcie, puentując, pomiędzy Polską a Moskwą spowodowało to, że znaczna część elit, powiedzmy to ukraiński, tak, czy ruski się spolonizowała, pozostały doły kozackie, które niestety sięgały po pomoc moskiewską i za późno się zorientowały, że jest to zły kierunek. No już jak się zorientowały, to właśnie było za późno, już Moskwa tam położyła na tym swoją rękę. Natomiast Ukraina, można powiedzieć, dzięki długiemu trwaniu, dzięki temu, że nie dostała się pod panowanie moskiewskie w wieku XV czy na początku XVI, zdołała no, wypracować własną osobowość, tak, i własną tożsamość narodową, podobnie jak Białoruś, chociaż to może w mniejszym stopniu. I w efekcie mamy to, co mamy, czyli odrębne państwo, które nie chce i nie akceptuje już tezy, która pokutuje gdzieś tam w Moskwie, że tak naprawdę jesteśmy jednym wielkim narodem, prawda, i musimy się wszyscy zjednoczyć. To, co przeszło w 90 roku w Niemczech, nie powstał naród wschodnio-niemiecki, jak wiemy, NRD, prawda, jesteśmy jednym narodem i tak dalej, to pamiętamy te hasła, szybko nastąpiło zjednoczenie. No z Austrią podejrzewam już nie za bardzo, chociaż Adolf H. szerował tym samym hasłem, że on tylko jednoczy Niemców, prawda. I obecny prezydent Rosji moim zdaniem również tym hasłem oczywiście szermuje i ma poparcie rosyjskie, jeżeli ma, to właśnie bazując na tym, że my tylko jednoczymy to, co od zawsze było jednością i nie da się wyobrazić Rusi bez Kijowa, prawda, bez Włodzimierza Wielkiego i tak dalej, a separatyści, którzy tam teraz rządzą, no to no tak jak taki Mazepa, to są zdrajcy, których trzeba po prostu dla dobra sprawy jakoś tam ukrócić. Także tyle takiego mojego, powiedzmy, historycznego wstępu i pewnego poglądu na to, co Moskwa też moim takim zdaniem i tak jako historyka może o Ukrainie sądzić. No i dlaczego Ukraina nie chce przyjąć, i słusznie nie chce przyjąć już tej przebrzmiałej no, tezy, bo to jest zupełnie anachroniczne i nieuwzględniające całkowicie rozwoju dziejowego podejście, prawda? Odmawiamy Ukraińcom prawa do samodzielności tylko dlatego, że kiedyś byliśmy jednym państwem. No to równie dobrze Kijów mógłby stwierdzić, że Moskwa nie ma prawa istnieć, należy Rosję przyłączyć do Ukrainy i cześć, prawda? I nie ma narodu rosyjskiego. Dobrze, dziękuję na tyle. Dziękujemy. Bardzo dziękuję za dyscyplinę. Pan profesor nie przekroczył 20 minut, zmieścił się dokładnie w czasie, to bardzo dobrze. Ten wygłoszony referat pokazał w oczywiście bardzo krótkim czasie i wielkim zarysie kilka wieków
relacji ukraińsko-moskiewskich, oczywiście z Polską w tle. To bardzo ważny, wprowadzający referat. Oddaję teraz głos uczestnikom spotkania. Można zadać do 3 pytań. Proszę podnosić ręce. Mamy taki mem na górze. Właśnie tak jak to zrobił pan Damian Arczewski. Bardzo proszę, tylko proszę włączyć mikrofon. Tak, ja mam pytanie co do tych kwestii religijnych związanych z Ukrainą i z Rosją, bo rok Ugody Peryjesławskiej, no to też jest tak mniej więcej równocześnie początek reformy patriarchy Nikona. I czy no, patriarcha Nikon i ta jego reforma spowodowała dosyć duże zaburzenia w samym państwie moskiewskim? Jak to wyglądało z perspektywy tej kozackiej, z perspektywy... Czy kozacy opowiedzieli się za tą liturgią i prawosławiem, można powiedzieć, zreformowanym, czy pozostali po tej stronie starowierców? Proszę o syntetyczne odpowiedzi. Dziękuję za pytanie. Powiem tak, nie badałem tak dogłębnie kwestii tutaj religijnej, żeby panu tutaj szczegółowo odpowiedzieć, natomiast powiem tak, że kiedy Rosjanie wkraczali do Kijowa, to metropolita kijowski Sylwester Kostów bynajmniej nie był zachwycony tym faktem, prawda? I oni się dosyć sceptycznie jakby odnosili. Rosja w ogóle jest dosyć w swoim wyrazie jakby konserwatywne. No a Nikon został też jakby wykorzystany przez cara i później wiemy, że zdymisjonowany w jakichś tam okolicznościach. To służyło głównie wzmocnieniu władzy carskiej. Natomiast sam fakt, że car prawosławny ratuje prawosławie, był dyskontowany oczywiście. Tak, tutaj to na tej jedności prawosławia Rosjanie bardzo długo wygrywali, prawda, sprawę i no i tu kozacy dali się wciągnąć w kwestię, którą, jak się okazało, bo to był ślepy zaułek, tak? Tak naprawdę to była taka pułapka, w którą wpadli. Ale szczegółowo, czy on jakoś, mi się wydaje, że, znaczy ja nie znalazłem, żeby w ogóle ten temat gdzieś wybrzmiał, ale to ja nie znalazłem, tak, więc... Dobrze, dziękujemy. Pan Michał Paluch, bardzo proszę. Tak, dziękuję. Ja przypomnę, że jestem pedagogiem, nie historykiem, więc moje pytanie może będzie dla panów zbyt banalne, ale pozwólcie, że je zadam. Czy te przedstawione przez pana takie ruchy kulturowo-geograficzne, co kilka wieków ścierające się w jednym terytorium, czy to nie jest jakaś prawidłowość taka narodowo-twórcza, kulturotwórcza, wyodrębniająca w czasie po prostu no, nowy kraj? I czy przypadkiem inne kraje jak Polska, Niemcy, Francja nie przechodziły takich etapów, powiedzmy tam ileś set lat wcześniej i czy to nie jest jakaś charakterystyczna prawidłowość? Dziękuję za pytanie. Oczywiście, że tak jest. No, duże organizmy państwowe nie są w stanie, przynajmniej powiedzmy na takim długim okresie, funkcjonować jakoś sprawnie przy braku, można powiedzieć, dużego potencjału jednoczącego, jeżeli chodzi o przekaz kulturowy, tak jak my teraz mamy. No, państwo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że język polski się, można powiedzieć, trochę ujednolicił, głównie dzięki telewizji, radiu i masowemu nauczaniu, gdzie uczymy po prostu wymawiania poprawnego, czyli takiego, jak ktoś tam uznał, że tak ma być. No, odpowiadając bardzo krótko, rozpad państwa Franków, utworzenie Franków zachodnich, Frankreich, czyli prawda, kraj Franków i na przykład jeszcze Henryk II, święty notabene, cesarz rzymski narodu niemieckiego, najechał Francję, ale spotkał się z królem Robertem II i doszedł do wniosku, że dajmy sobie spokój, prawda, niech już ta Francja zostanie jakoś samodzielna i można powiedzieć milcząco uznał, że nie ma sensu podbijać, prawda, tego wszystkiego i na powrót jednoczyć. Tak to Francja została sobie Francją, krajem romańskim de facto, na bazie, jak wiemy teraz, celtyckiej, bo się do Asterixa nawiązuje, ale z nazwą germańską, prawda, no bo nawiązują do Franków, podobnie tutaj jak mamy właśnie z Ukrainą. Także to jest, tego się nie dało po prostu uniknąć, chyba że po prostu Ruś się utrzymała jako całość, prawda, i albo zjednoczyła dosyć wcześnie, ale to no, tak się nie stało, w związku z tym nie ma co gdybać. No, jest to prawidłowość faktycznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Nie widzę kolejnego pytania. W takim razie przejdziemy do drugiego referatu. Dziękuję panu profesorowi Dariuszowi Milewskiemu. Proszę teraz o wystąpienie pana profesora Jana Żaryna, również z Instytutu Historii. Pan profesor przygotował wystąpienie pod tytułem Trudne relacje polsko-ukraińskie w XX wieku, ale nie beznadziejne. Bardzo proszę. Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że słychać mnie dobrze. Tytuł jest oczywiście nieprzypadkowy, bo rzeczywiście wiek XX
zarówno okres szczególnie I wojny światowej i tuż powojenny, to okres niezwykłego wcześniej z powodów oczywistych, bo tej wojny światowej nie było, sporu na temat przynależności poszczególnych terytoriów do państwa, czy to polskiego, czy też państwa, które było w aspiracjach elit ukraińskich, czy też raczej państw różnych, które miałyby powstać, bo słabością tych elit ukraińskich między innymi było to, iż same były ze sobą niepogodzone co do kwestii prowadzenia polityki, czy to w oparciu o Niemcy w czasie I wojny światowej, czy to po dojściu bolszewików do władzy w oparciu o ewentualnie właśnie bolszewickie zwycięstwa. I oczywiście ten drugi szczególnie bolesny okres napięcia, także mającego tło ewidentnie polityczne, czyli okres II wojny światowej, który szczególnie z perspektywy polskiej jest naznaczony tą niezwykle tragiczną dla nas pamięcią o ludobójstwie, jakie dokonało się względem Polaków ze strony nacjonalistów ukraińskich. I oczywiście mamy tego świadomość, że o ile w tym pierwszym okresie konfliktowym, czyli w latach 18-19 szczególnie, to jest czas, w którym można powiedzieć, że spotykają się ze sobą bardzo nierówne, ale nierówne w sensie zasięgu, ale zarówno w narodzie polskim, jak i w narodzie ukraińskim patriotyczne postawy, i można w tym duchu spojrzeć na tenże problem. Zaraz zacytuję pewną wypowiedź bardzo pod tym względem ważną. To w tym drugim wymiarze drugowojennym nie mamy do czynienia już z pozytywnym widzeniem naturalnych konfliktów wynikających z tła miłości do swoich ojczyzn, tylko mamy oczywiście do czynienia z wyraźnym przekroczeniem granic cywilizacji naszej ze strony naszych sąsiadów ukraińskich, które doprowadziły właśnie do ludobójstwa. To jest ta perspektywa na razie tylko zaszkicowana, bo tylko te dwa okresy chcę wziąć pod uwagę. Z racji czasowych nie można mówić o wszystkim. I za chwilę przejdę do tej perspektywy właśnie polityczno-państwowych różnic aspiracji i sposobu prowadzenia konfliktu różnego w tych latach 18-19 i różnego w tym okresie II wojny światowej. Ale trzeba też i warto w tym momencie może szczególnie podkreślić, że mamy też drugi wymiar dziejącej się historii, to znaczy nie tylko historia wielkiej polityki czy wielkich programów politycznych i w związku z tym faktów, także mamy drugi poziom widzenia relacji polsko-ukraińskich, także w tym czasie, w tym samym okresie tych niewątpliwych tragedii bądź napięć politycznych, gdzie pojawiają się postawy. Dzisiaj szczególnie może warto podkreślić te postawy ukraińskie, które w jakiejś mierze w tych dwóch okresach, 18-19 czy lata II wojny światowej, nie tylko 19, także potem 20, czyli wojny polsko-bolszewickiej i układu oczywiście z Semenem Petlurą, ostatecznie zawartego w kwietniu 1920 roku, że w tle mamy do czynienia także z postawami ludzkimi. W tym przypadku mnie interesują postawy samych Ukraińców, które pokazują, że możemy także spojrzeć właśnie na te czasy, na te okresy napięć w sposób niebeznadziejny,
tylko z nadzieją na możliwość prowadzenia dialogu. A więc z jednej strony nie rezygnujemy z mówienia o trudnych relacjach, ale z drugiej strony chciałbym pokazać także kilka przykładów z perspektywy polskiej ewidentnie pozytywnych. Jeśli chodzi o ten okres wojny, pierwszej wojny światowej i jej zakończenia, szczególne oczywiście miejsce tutaj to konflikt w Galicji Wschodniej, który pytanie, na ile został wyniesiony przez samych Austriaków, na ile był on sporem naturalnym, wynikającym właśnie z aspiracji państwowo-twórczych zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Ja byłbym raczej zdania, że nie należy tutaj specjalnie przeceniać roli Austriaków, choć oczywiście w literaturze polskiej dominuje taki pogląd, że to państwo zaborcze było zainteresowane wywoływaniem konfliktów polsko-ukraińskich i wobec tego inaczej się na przykład ustosunkowywali przed 14 rokiem konserwatyści krakowscy, inaczej Podolacy. Istniały rzeczywiście wewnątrz polskich polityków, ugrupowań politycznych w autonomii galicyjskiej różne stanowiska wobec tego, co władze austro-węgierskie czynią, czy austriackie, wobec tych napięć polsko-ukraińskich, ale wydaje mi się, że bliższy jest jednak pogląd taki, że mamy do czynienia po stronie oczywiście polskiej z dużo silniejszą polityczną racją, ale także dużo silniejszą racją egzekucyjną wobec własnych planów politycznych, polegających na tym, że chcemy odbudowy państwa polskiego po 123 latach braku Polski na mapie, na terenie Galicji Wschodniej w momencie, kiedy Austriacy wycofują się w ten czy inny sposób, dochodzi do próby przejmowania władzy przez środowiska czy wojska ukraińskie i w gruncie rzeczy cały żywioł Polski tam dominujący, czy to we Lwowie, czy w Przemyślu, a potem wejście wojsk polskich, szczególnie w momencie, kiedy wraca do kraju armia generała Józefa Hallera i wiosną 19 roku zostaje skierowana na teren Galicji Wschodniej, no nieuchronnie można powiedzieć, że w tym konflikcie dwóch racji, to znaczy racji polskiego prawa do niepodległości na tych terenach i ukraińskich aspiracji, które są dużo, dużo słabiej artykułowane, dużo słabiej umocowane, także z dużo mniejszą siłą, chodzi tutaj także o siłę dyplomatyczną. Polska ma w tym czasie dużo silniejszą pozycję na terenie Paryża i toczącej się konferencji wersalskiej. Nasze stanowisko jest tam zdecydowanie mocniej artykułowane. Popierają nas Francuzi, którzy po cichu mówią do naczelnika państwa i kierującego tam wojska generała Hallera: zajmujcie po zbrucz te ziemie i nie pytajcie się nikogo o zdanie. Mamy w związku z tym także pozycję międzynarodową dużo silniejszą, ale mamy także dużo silniejszą niewątpliwie pozycję świadomościową, to znaczy strona polska, nawet jeżeli jest w wewnętrznym sporze między szeroko pojętym obozem belwederskim i obozem narodowej demokracji, to w tych sprawach jest w gruncie rzeczy zjednoczona. To właśnie Piłsudski wysyła Hallera na tamte tereny. To Piłsudski ma świadomość, że pomaga mu delegacja polska w tym, żeby po zbrucz można było zająć ziemię. I tak się do lipca 1919 roku ostatecznie dzieje. Nie ma tutaj sporu wewnątrzpolitycznego. Także sama ludność polska tam mieszkająca, czego świadectwem są oczywiście przede wszystkim postawy orląt lwowskich i orląt przemyskich i tych, którzy nimi dowodzą, jak w przypadku Lwowa
kapitan Czesław Mączyński, który jest najwyższym stopniem w listopadzie 18 roku oficerem polskim i można powiedzieć, że strona społeczna, obywatelska, polska, tam mieszkająca, także próbuje wziąć sprawy w swoje ręce, uznając, że jej aspiracje niepodległościowe mają w związku z tym rację bytu. Ten konflikt bardzo ciekawie od listopada do 18 roku, do lipca 19 roku opisuje w jednym z artykułów Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej historyk Michał Klimecki, który próbuje tak go podsumować. I w tym podsumowaniu widać to, co jest pewnego rodzaju optymistyczną racją, to znaczy racją wynikającą z faktu, że aczkolwiek my Polacy uważamy i będziemy zawsze tak uważać, że mieliśmy prawo do tych ziem, do Zbrucza i uważaliśmy je słusznie za ziemie polskie z tradycji, ale także z bieżącej rzeczywistości siły politycznej, siły patriotyzmu na tamtych terenach się ujawniającego i także postawiliśmy na właściwe konie polityczne, to znaczy na zachód Europy, który wygrywał wojnę pierwszą światową, a nie na Niemcy, tak jak ta część elit ukraińskich, która przynależna była terytorialnie do Galicji Wschodniej i utworzyła zachodnią ukraińską Republikę Ludową. Oni postawili na traktat brzeski, który okazał się być szczęśliwie dla nas efemerydą polityczną, nie mającą szans na realizację wobec upadku Niemiec w I wojnie światowej. Mimo takiej bardzo jednoznacznej, można powiedzieć, pamięci po stronie polskiej, że myśmy się słusznie bili i słusznie zajęli te tereny, to warto posłuchać tego podsumowania. Wojna polsko-ukraińska toczona od 1 listopada do 17 lipca 19 roku pochłonęła życie około 10 tysięcy polskich i 15 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Bezpowrotne straty ludności cywilnej bezpośrednio wynikające z działań wojennych są trudne do oszacowania, ale były mniejsze od poniesionych przez oddziały wojskowe. Wypadki okrucieństw popełnionych na cywilach, w tym kobietach i dzieciach oraz jeńcach, nie przybrały żadnego masowego charakteru. Nie doszło również do celowego niszczenia dóbr materialnych. Nie palono, nie rabowano muzeów, bibliotek, archiwów, prywatnych zbiorów sztuki. Nie bezczeszczono i nie dewastowano świątyń. Kadrze dowódczej obu armii, ukształtowanej podczas I wojny światowej w regularnych jednostkach wojskowych austriackich, rosyjskich, pruskich itd., itd., obcy był skrajny nacjonalizm. Kierowała się, to jest kluczowe zdanie, obydwie strony patriotyzmem i kodeksami honorowymi wykluczającymi brutalne traktowanie pokonanych i cywilów. Z terrorem i gwałtami na wielką skalę ludność wschodniej Galicji spotka się dopiero latem 1920 roku w trakcie działań Armii Czerwonej. Jeżeli gdzieś szukać tutaj pewnego optymizmu, to właśnie wydaje się, że w tym, co autor potrafił podkreślić, czyli nawet jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której są nie do rozstrzygnięcia spory na drodze pokojowej czy na drodze dialogu i szukania kompromisu, a tam nie było takiej możliwości. Myśmy nie mogli się zgodzić na traktat brzeski z lutego, marca 1918 roku. Było to i uwłaczające, i oddalające nas od uzyskania niepodległości, a z drugiej strony niewątpliwie naród ukraiński kształtujący się wówczas i jego elity, choć wówczas zdecydowanie słabsze, choć podzielone na dodatek, bo część tych elit z kolei wiązała swoje widzenie rzeczy z nie z zachodnią ukraińską Republiką Ludową, ale z ukraińską Republiką Ludową, tą kijowską. Także część tych elit widziała siebie po stronie rewolucji komunistycznej, a więc oni sami, jakby Ukraińcy, mieli ze sobą kłopot, żeby się dogadać, już nie mówiąc o tym, że także wewnątrz tej ukraińskiej
Republiki Ludowej, nie zachodniej, tylko tej kijowskiej, także dochodziło do takich wewnętrznych sporów, że nie było wiadomo, z kim rozmawiać. W związku z tym, rzecz jasna, ta strona ukraińska wówczas dużo słabsza, ale wykazała i miała prawo, i to możemy dzisiaj ewidentnie przyznać, do tego, że kierowali się ci ludzie patriotyzmem. Zarówno Skoropadzki, zarówno Petlura, zarówno ci, którzy widzieli wówczas dla siebie nową mapę Europy, w której byłaby wolna i niepodległa Ukraina. Niewątpliwie z tym wiąże się kwestia, którą my, Polacy, w jakiejś mierze jako bardziej przygotowani do tego geopolitycznie zrozumieliśmy. I mam tutaj na myśli dwa projekty. Z jednej strony projekt federacyjny Józefa Piłsudskiego, który zaczął być realizowany za sprawą umowy z Petlurą. Ostatecznie te rozmowy, żeby była jasność, były prowadzone już w 1919 roku. To znaczy w momencie, jak w lipcu 19 roku, w czerwcu kończy się konferencja wersalska, w lipcu de facto zajmujemy wszystkie ziemie po Zbrucz, to po stronie ukraińskiej już zaczynają się pojawiać siły, czyli właśnie Ataman Semen Petlura, który zaczyna rozumieć, że są pewne kwestie, wobec których już nie ma odwrotu. I oczywiście te negocjacje trwają długo, ostatecznie w kwietniu 20 roku kończą się i strona ukraińska reprezentowana przez Semena Petlurę godzi się na granicę na Zbruczu. Jednocześnie my jesteśmy decyzją naczelnika państwa gotowi do udzielenia pomocy w tworzeniu się Republiki Ukraińskiej na terenach szeroko pojętej Kijowszczyzny. Ten plan i ta wojna, jak wiadomo, przebiega zupełnie inaczej. My nie jesteśmy w stanie wykonać tego zadania. Piłsudski przeszarżował, można powiedzieć, i efektem tego przeszarżowania będzie taki, a nie inny pokój brzeski. Ale warto w tym momencie, bo nie chcę oczywiście tracić czasu na opowiadanie o rzeczach ogólnie znanych, natomiast warto powiedzieć dwie rzeczy w tym miejscu. Mianowicie pierwsza to jest pokój ryski, który oczywiście jest z jednej strony zwycięstwem alternatywnego programu do federacyjnego, czyli inkorporacyjnego reprezentowanego przez narodowców, ale z drugiej strony w wypowiedzi w Sejmie ustawodawczym w okresie ratyfikacji pokoju ryskiego warto zapamiętać bardzo mądre słowa Stanisława Grabskiego, a więc reprezentanta wówczas obozu narodowego, który tłumaczył stronie lewej, która bliższa była Piłsudskiemu, rzecz następującą. Mówił mniej więcej w ten sposób. My, Polacy, mamy oczywiście w sobie to hasło za wolność naszą i waszą. I będziemy ją realizować. Ale najpierw, żeby ją zrealizować, to musimy ustabilizować własną niepodległość. Czyli zanim Piłsudski powinien rzucać razem z Petlurą na Kijów, to powinniśmy zabezpieczyć swoje granice, swoją siłę polityczną. I Grabski, wbrew temu, co często się mówi, a wtedy reprezentował obóz narodowy, nie twierdził, że Polska nie jest w stanie w pewnym momencie historycznym zdobyć się na taką siłę, żeby pomóc narodowi ukraińskiemu w odzyskaniu niepodległości. Ale co za pomysł, żeby rzucać się na Kijów w 20 roku, w momencie, kiedy sami jeszcze jesteśmy niezabezpieczeni własnym bytem państwowo-niepodległościowym. I to jest, wydaje mi się, dość ciekawa wizja, jeśli chodzi o polemiki także wewnątrzpolskie. Ta wizja miała potem swoje bardzo ciekawe rozwinięcie. Mianowicie my jesteśmy jako historycy polscy także, jako Polacy, przeświadczeni, że plan Międzymorza to jest przede wszystkim plan federacyjny, plan Józefa Piłsudskiego. Oto w związku z tym cytat Adama Doboszyńskiego z 1946 roku, a więc po doświadczeniach II wojny światowej, po doświadczeniach zarówno najazdu niemieckiego, jak i sowieckiego,
także doświadczeniach wynikających z faktu, że od 1944 roku następuje druga okupacja sowiecka, która w perspektywie jego piszącego w roku 1946 oznacza zajęcie znacznej części Europy Środkowej przez Związek Sowiecki. Proszę posłuchać i zamienić oczywiście słowo Związek Sowiecki na Rosję Władimira Putina. On nie mógł użyć tego sformułowania. Jest rok 1946. Jeżeli pozwoli się, pisał Adam Dobroszyński w 1946 roku, Związkowi Sowieckiemu opanować Międzymorze, wtedy wolność i niepodległość pozostałej Europy Zachodniej zostanie skazana na łaskę Związku Sowieckiego. Totalizm sowiecki stanie się rzeczywistym panem całej Europy. Aby umęczonym narodom Międzymorza zabezpieczyć raz zdobytą wolność i aby umocnić system ogólnego pokoju w Europie i na świecie, trzeba dążyć do powstania na terenie Międzymorza Konfederacji, czyli Związku Państw Złączonych Sojuszem, w skład którego weszłyby, zgodnie z suwerenną wolą odnośnych narodów, wyrażoną w przyszłości w warunkach zupełnej swobody i demokracji państwa narodów Międzymorza. Dwukropek. Albańskiego, białoruskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, estońskiego, greckiego, litewskiego, łotewskiego, polskiego, rumuńskiego, serbskiego, słowackiego, słoweńskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Proszę zobaczyć, jak polscy politycy, elity polityczne, mające świadomość przemian, jakie w XX wieku zachodziły, byli w stanie, należąc do różnych tradycji, do różnych obozów, w tym przypadku do tych dwóch niewątpliwie intelektualnie, ale także sprawczo najsilniejszych, czyli obozu belwederskiego i narodowego, potrafili wykreowywać koncepcje, które w gruncie rzeczy w dzisiejszym czasie, w roku 2022, są jak najbardziej aktualne po stronie polskiej. Myśmy już je wypracowali i to nie tylko jeden obóz kłócący się z pozostałymi, tylko wypracowaliśmy jako bardzo od siebie teoretycznie, ale i praktycznie w różnych kwestiach innych, odległe obozy polityczne. To jest, wydaje mi się, duży optymizm, jeśli chodzi o te nasze doświadczenia. A jeśli chodzi o tę perspektywę ludzką, o której bardzo króciutko, to dwie tylko kwestie. Ludobójstwo jest faktem i nie będziemy nigdy uważali, że było inaczej, bo takie mamy prawo jako Polacy do pamięci. Ale równocześnie warto przypomnieć w pracy Romualda Niedzielki na temat sprawiedliwych Ukraińców są podane liczby, w tym również cytaty, życiorysy Ukraińców, którzy ratowali Polaków przed nacjonalistami ukraińskimi. To jest około 1300 nazwisk osób, które wykazywały się niezwykłym bohaterstwem. To byli oczywiście często osoby ukraińskie ze związków polsko-ukraińskich, małżeńskich. To były bardzo różne formy pomocy, różnorodne, teraz nie ma już czasu, żeby o tym mówić, ale te 1300 biogramów osób, które pomagały Polakom w tych arcytrudnych warunkach, to byli bohaterowie, dlatego że oni ginęli z rąk swoich etnicznie pobratymców ukraińskich, więc warto o nich pamiętać. Warto też może, i to już naprawdę na samym końcu, cytat z powojennego życia więziennego. Więzienie stalinowskie, ojciec Tomasz Rostworowski, jezuita, siedzi w więzieniu, ale po wyjściu z tego więzienia pisze wspomnienia zaraz po wojnie i wśród tych wrażeń więziennych opisuje rzecz następującą. Siedział ze mną Paweł Mironow, mężczyzna 30-letni, syn kozaka dońskiego, osiadłego w Polsce na służbie wojskowej po wojnie w 1921 roku. Wychowany w Polsce uważał się za Polaka katolika, bo matką była katoliczka. Jego biografia jest godna przekazania naszym ukraińskim sąsiadom. W latach II wojny światowej walczył przeciwko Niemcom w oddziałach Armii Krajowej,
Potem został uwięziony przez bolszewików i wysłany za Ural. Po powrocie do Polski komunistycznej nie cieszył się długo wolnością. Po półtora roku ponownie został zatrzymany pod zarzutem udziału w konspiracji antysowieckiej. I dalej wspomina ojciec Roztworowski. Mironow był wyjątkowo niesfornym więźniem, kłócił się z nadzorcami, często lądował w karcerze. Typ charakterystyczny, czarne włosy i wąsy, postawa krępa, barczysta, miał śliczny głos, lubił śpiewać i zawiadiackie usposobienie. Śpiewał pieśni partyzanckie, mimo że śpiewanie było zabronione. Tak wspominał ojciec Roztworowski, jednego z swoich więziennych przyjaciół, z którymi potrafił bardzo szybko, rzecz jasna, nawiązać kontakt. Dziękuję bardzo. To wszystko. Bardzo dziękujemy za wystąpienie. Oddaję teraz głos uczestnikom. Jeśli są pytania, przypomnę, maksymalnie do 3 pytań. Proszę o krótkie odpowiedzi. Pan profesor Piotr Bajda, bardzo proszę. Dziękuję za to wystąpienie, dziękuję też za możliwość zadania pytania, bo chciałbym, czy dobrze mnie słychać? Bo tak, słychać. Stara się jakoś bliżej głośnika. Tak, bo ja słabo słyszę, ale słyszę. Dobrze, panie profesorze, mam jedno pytanie dotyczące okresu monarchii austro-węgierskiej. Bo powiedział pan o tym, że Austriakom zależało na uruchomieniu różnego rodzaju procesów, napięć między Polakami a Ukraińcami. Pytanie, czy też pośrednio Austriakom nie zależało na napięciach między Polakami a Czechami, którzy dosyć mocno popierali środowiska ukraińskie, a to w dużym stopniu też potem zaważyło na pierwsze lata już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i po powstaniu państwa czechosłowackiego, bo rzeczywiście ten okres międzywojenny to był dla nas okresem trudnym. Dziękuję. Tak, oczywiście zgadza się. No, wiadomo, że bez wątpienia mimo wysiłków tego pana, który tutaj widać jego portret, Romana Dmowskiego, który korzystając z rosyjskiego projektu panslawizmu próbował przed rokiem 14 włączyć się w tenże projekt, przede wszystkim na gruncie poszukiwania wspólnych interesów między Polakami a Czechosłowakami, czy Czechami przede wszystkim. I to była próba, jak się w praktyce okazała, nieudana, ale oczywiście była ona podejmowana w latach przed I wojną światową. No, nie udała się, ponieważ nie tylko Austriacy znowu, których bym tutaj nie przeceniał, byli sprawcami konfliktu polsko-czeskiego, tylko znowu ja jestem raczej zwolennikiem tezy, że istniały autentyczne, rozbieżne interesy narodowe. Naszym interesem narodowym było to, żeby mieć Śląsk Cieszyński i Orawę i Spisz, szczególnie Śląsk Cieszyński, który był bez wątpienia ważnym zagłębiem węglowym, dającym nam szansę na rzeczywistą suwerenność, która była uwarunkowana oczywiście posiadaniem surowców. Taka była koncepcja zarówno widziana przez pryzmat obozu narodowego, jak i naczelnika państwa. Tu znowu nie było sporu co do rozumienia wielkości Polski, że ten potencjał gospodarczy. No a strona czeska, oczywiście mając sojusznika francuskiego, a także korzystając z polskich słabości roku 1920, w sposób moim zdaniem mało honorowy, ale za to skuteczny, zadbała o to, żeby przejąć Śląsk Cieszyński, najpierw przebierając swoich ludzi w mundury francuskie i z nienacka atakując te ziemie, w których to walkach w początkach XIX roku ginie kapitan Haller, no a później w roku 20, kiedy zajmują te ziemie, korzystając z faktu, żeby nie przeprowadzić na tych terenach plebiscytu, bo wiadomo było, że plebiscyt wygrywamy, ponieważ 80% ludności opowiadała się za przynależnością do Polski. Takie przynajmniej były szacunki i obydwie strony o tym doskonale wiedziały.
Także wydaje mi się, że ten spór polsko-czeski był jeszcze bardziej z mniejszego nadania austriackiego, a jeszcze bardziej z wyraźnych konfliktów interesów narodowych obydwu stron i próby przejścia mimo tego faktu, które podejmował na przykład Dmowski właśnie w ramach projektu panslawizmu, no okazały się po prostu za słabe te próby. Interesy były dużo poważniejsze. Dziękujemy. Nie widzę kolejnego pytania. Bardzo dziękuję panu profesorowi Żarynowi za przedłożenie. Proszę o wystąpienie pana profesora Antoniego Dudka, który przygotował referat pod tytułem Relacje polsko-ukraińskie po upadku Związku Sowieckiego. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie i od razu przechodzę do mojego wystąpienia. Otóż trzeba zacząć od tego, że oczywiście zręby polskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy zaczynają się tworzyć w momencie powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. To jest ta nowa polska polityka zagraniczna Polski, która powoli odzyskuje suwerenność. I tutaj kluczem do polityki wschodniej jest tak zwana strategia dwutorowości, która jest prowadzona przez ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, przypomnę, ministra w czterech pierwszych rządach po roku 1989. Strategia dwutorowości, która polega na, w momencie kiedy istnieje Związek Sowiecki, na utrzymywaniu z jednej strony na relacji z władzami Związku Sowieckiego w Moskwie, a równocześnie nawiązywaniu współpracy z władzami republik związkowych, a więc także i Republiki Ukraińskiej, sowieckiej. To jest bardzo dobra inicjatywa i sensowna. Jej celem jest oczywiście reagowanie na narastające już w tym okresie, w roku 89, tendencje niepodległościowe na terenie Związku Sowieckiego. No, najsilniejsze one są w krajach bałtyckich, ale są także wyraźne na Ukrainie. I tutaj ta strategia dwutorowości przynosi efekty. Przynosi efekty w postaci, powiedziałbym, takich kontaktów polsko-ukraińskich, które się zaczynają jeszcze przed formalnym uznaniem przez Ukrainę, ogłoszeniem przez Ukrainę niepodległości. Co następuje po upadku puczu, czy jest reakcją właśnie na trwający, kończący się pucz moskiewski, pucz Janajewa w sierpniu 91 roku. Otóż 24 sierpnia 91 roku Ukraińska Rada Najwyższa jeszcze Sowieckiej Republiki podejmuje decyzję o ogłoszeniu przez Ukrainę niepodległości, przy czym ta decyzja ma być zatwierdzona przez ogół obywateli sowieckiej Ukrainy w referendum, które się ma odbyć 1 grudnia i odbyło się 1 grudnia 91 roku. I teraz dlaczego warto o tym wspomnieć, o kontekście tej decyzji Ukraińców? Otóż ona się odbywa w atmosferze tak naprawdę dużej wstrzemięźliwości, by wręcz nie powiedzieć niechęci Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, do rozpadu Związku Sowieckiego. Może to brzmieć paradoksalnie i z dzisiejszej perspektywy być zaskoczeniem dla przynajmniej części z państwa, ale ówczesna administracja republikańska George'a Busha starszego konsekwentnie aż do tak naprawdę jesieni, do końca roku 91 broniła integralności Związku Sowieckiego, broniła rządów Michaiła Gorbaczowa. Z czego się to brało? Otóż, jak się wydaje, Amerykanie byli przerażeni perspektywą, że Związek Sowiecki zacznie się rozpadać tak, jak się zaczęła rozpadać równolegle, ale nieco wcześniej Jugosławia, gdzie, jak wiemy, właśnie w roku 91 doszło do wielu krwawych konfliktów i wizja amerykańska była taka o to, że Związek Sowiecki się może rozpadać w bardzo podobny sposób, no ale różnica polega na tym, że Związek Sowiecki jest mocarstwem nuklearnym z wszystkimi tego konsekwencjami także dla innych krajów. To zagrożenie było w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno dostrzegane i widziane. I w związku z tym Amerykanie starali się powstrzymać Ukraińców przed ogłoszeniem niepodległości. Tutaj symbolem jest tak zwana słynna kijowska mowa George'a Busha. Otóż na początku sierpnia 91 roku, jeszcze przed puczem Janajewa, George Bush przyjechał
do Kijowa w trakcie swojej wizyty w Moskwie, Związku Sowieckim, pojechał też do Kijowa i tam wygłosił umowę, niewątpliwie można przyjąć, że na prośbę Gorbaczowa, przekonującą Ukraińców, żeby jednak niepodległości nie ogłaszali, żeby starali się wynegocjować nowy traktat związkowy, co było celem Gorbaczowa, i jakoś tą rzeczywistość Związku Sowieckiego podtrzymali. No jak wiadomo, stało się inaczej. Dlaczego o tym mówię? Bo to miało i dlaczego mówię tyle o Amerykanach tak dużo? Bo trzeba powiedzieć jasno, że nasza polityka polska po roku 91 wobec Ukrainy będzie w bardzo dużym stopniu zależna od tego, co nam będą sugerować i mówić Amerykanie. Co nie znaczy, że będziemy ich we wszystkim słuchać. I tutaj, kiedy pierwszego, wspomniałem już o tym, grudnia 91 roku, Ukraińcy w referendum miażdżącą większością, bo ponad 90% głosów, decydują o tym, że chcą niepodległości, to następnego dnia, 2 grudnia, Polska jest pierwszym krajem na świecie, który uznaje niepodległość Ukrainy. Można powiedzieć, że to wydarzenie jest takim symbolicznym fundamentem pod nowe, tym razem już bardziej przyjacielskie i partnerskie stosunki polsko-ukraińskie. Co ciekawe, do tej decyzji przyznają się zarówno, przyznawali się, bo minister Skubiszewski już nie żyje, zarówno minister Skubiszewski, jak i premier Bielecki. Nawzajem każdy z nich twierdził, że to właśnie jego była to decyzja. No formalnie była to decyzja rządu, drugiego, całego rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. 2 grudnia ten rząd zebrał się na swoim najkrótszym posiedzeniu, trwało tylko pół godziny. I miało jeden punkt, uznanie niepodległości Ukrainy, jak łatwo się domyśleć, nie było tam większego sporu, mimo że skądinąd wiemy, że Amerykanie odradzali Polsce ten krok, uważali, że trzeba poczekać, to sami uznali niepodległość Ukrainy nieco później, widząc, że tego się po prostu nie da powstrzymać. No też nie przypadkiem wkrótce potem, bo dosłownie w kilkanaście dni później nowy prezydent Ukrainy, Leonid Krawczuk, wybrany, nawiasem mówiąc, tego 1 grudnia, bo równolegle z referendum odbywały się pierwsze wybory prezydenckie na Ukrainie, udał się na Białoruś, gdzie razem z przywódcą Rosji Jelcynem i przywódcą Białorusi Szuszkiewiczem dokonali tego słynnego porozumienia rozwiązującego Związek Sowiecki. I to właściwie otwiera, można powiedzieć, taki jest fundament tych nowych polskich, polsko-ukraińskich stosunków w okresie późniejszym. Przy czym warto jeszcze zaznaczyć, że w tym okresie między sierpniem a grudniem, mimo że Ukraińcy, Polska nie uznała formalnie niepodległości Ukrainy, to już wtedy mieliśmy do czynienia z intensywnymi kontaktami dyplomatycznymi. We wrześniu 91 roku przyjechał do Polski z wizytą minister spraw zagranicznych, jeszcze tej nieuznawanej formalnie przez Polskę za niepodległą Ukrainy, pan Złenko, a w październiku z kolei 91 premier ukraińskiego rządu Witold Fokin też był gościem w Warszawie i podpisał wtedy zresztą umowę o handlu i współpracy gospodarczej. To było bardzo znamienne i też pokazywało jednak pewną intencję Polski, nie uznając jeszcze niepodległej Ukrainy, zarazem Polska już podpisywała z Republiką jeszcze formalnie sowiecką, ukraińską umowę o współpracy gospodarczej. I można powiedzieć, że w tej decyzji o uznaniu niepodległości Ukrainy nie wspomniałem o roli prezydenta Wałęsy, bo rzeczywiście tej roli, jak się wydaje, istotnej nie było, poza akceptującą. Niemniej jest faktem, że w późniejszym okresie, i to była, można powiedzieć, jest do dziś pewna specyfika relacji polsko-ukraińskich i tak będzie też wynikało z tego, o czym będę dalej mówił, tak naprawdę te relacje są głównie i posuwanie tych relacji naprzód jest dziełem bardziej prezydentów niż rządów. I to bardzo wyraźnie już było widać w okresie prezydentury Wałęsy, której no, równolegle towarzyszyła prezydentura Krawczuka. Tutaj właśnie te kontakty polsko-ukraińskie rozwijały się w rytm można powiedzieć, kontaktów polsko w rytm kontaktów obu prezydentów. Otóż w maju 92 roku prezydent Krawczuk podpisał w Warszawie, w czasie wizyty w Warszawie, traktat o przyjaźni i współpracy, który jest do dziś fundamentem oficjalnych relacji polsko-ukraińskich. To zresztą było związane z pewną polityką strony polskiej. To strona polska była inicjującą, dlatego że minister Skubiszewski miał taką, można powiedzieć, wizję ułożenia z wszystkimi sąsiadami Polski
Polski relacji właśnie poprzez zawieranie takich traktatów o przyjaźni i współpracy i wtedy choćby zawarto podobne umowy już wcześniej z Niemcami, także z Rosją, oczywiście z Czechosłowacją także. Proszę Państwa, okres prezydentury Wałęsy i Krawczuka to jest okres, można powiedzieć, z jednej strony częstych kontaktów, ale zarazem jednak pewnej wyraźnej granicy w tym zbliżeniu. I ona się w pełni objawia, kiedy w maju 1993 roku prezydent Wałęsa z kolei odwiedza Kijów. Z jednej strony zostaje wtedy powołany międzyprezydencki komitet konsultacyjny, który później będzie kontynuowany przez kolejnych prezydentów jako takie forum współpracy głów obu państw, ale z drugiej strony wyraźnie widać, że kiedy Ukraińcy nawiązują do słynnej propozycji wcześniejszej Wałęsy NATO BIS i EWG BIS i proponują stworzenie jakiejś formy strefy bezpieczeństwa państw, jak oni to określali, regionu bałtyckiego i czarnomorskiego, a więc takiego układu państw, które z jednej strony obejmowałoby no właśnie te kraje, które były już wtedy w grupie wyszehradzkiej, a z drugiej strony właśnie Białoruś i Ukrainę, to Wałęsa jednak i strona polska nie jest tym zainteresowana. I nie jest tym zainteresowana z prostego powodu. My już wtedy bardzo mocno zaczynamy zabiegać o członkostwo i w Unii Europejskiej, i w NATO. No i dostajemy tam jasny sygnał, że owszem, grupa wyszehradzka tak, ale już nic na wschód. Nie drażnimy Rosji, a Rosja uważa swoje republiki dawne tworzące Związek Sowiecki za swoją strefę wpływów i nie należy zanadto Ukrainy wciągać do tej współpracy. I to jest coś, co bardzo mocno oddziaływuje na tą polską wstrzemięźliwość. Choć nie jest też tak, że Amerykanie zamykają przed Ukrainą wszystkie drzwi. Dość powiedzieć, że kiedy w ramach tych naszych starań o wejście do NATO, a także innych krajów Europy Środkowej, Amerykanie uruchamiają tak zwaną instytucję partnerstwa dla pokoju, która ma być przedpokojem do NATO, to Ukraina także do tego programu zostaje przyjęta. I to jest taki sygnał ze strony amerykańskiej, no, który, może powiedzieć, daje Ukraińcom pewne nadzieje, że w jakiejś perspektywie to zbliżenie z NATO będzie możliwe. Podobnie Ukraina w tym samym 1994 roku podpisuje też porozumienie o współpracy z Unią Europejską. Tyle tylko, że to się nie przekłada tak naprawdę te porozumienia na jakieś dalsze kroki. Z prostego powodu Ukraina nie jest traktowana na Zachodzie jako kraj, powiedziałbym, wiarygodny, kraj, w którym rzeczywiście dokonują się z jednej strony reformy demokratyczne, czy z drugiej strony reformy rynkowe, tylko raczej jako kraj, no powiedziałbym, który sobie słabo radzi z tego typu zmianami i to dotyczy zarówno rządów Krawczuka, jak i jeszcze w większym stopniu rządów jego następcy Leonida Kuczmy, który zostaje prezydentem w roku 1995 i kolejny etap tych wzajemnych relacji. To jest oczywiście okres, tu się tak, można powiedzieć, że to niemal idealnie czasowo ułożyło. 10 lat rządów Leonida Kuczmy na Ukrainie to jest mniej więcej odpowiednik 10 lat dwóch kadencji prezydenckich Aleksandra Kwaśniewskiego. I można powiedzieć, że tutaj kolejny etap to jest etap właśnie relacji przede wszystkim między tymi dwoma politykami. I tutaj można powiedzieć, że o ile kwestie historyczne w tym pierwszym okresie właściwie były kompletnie pomijane, uznając, że one są tak trudne we wzajemnych relacjach, że właściwie lepiej o nich nie mówić i niewiele było tych jasnych jakichś działań na tym polu, to paradoksalnie Kuczma i Kwaśniewski są pierwszymi, którzy zaczynają ten trudny dialog historyczny. I tutaj można powiedzieć, że takim, moim zdaniem, pierwszym znaczącym momentem jest maj 1997 roku, a mianowicie Kwaśniewski i Kuczma podpisują wtedy deklarację o pojednaniu i porozumieniu. I to jest taki wstęp do dialogu historyków. Zaczynają się konferencje polsko-ukraińskich historyków, no, które oczywiście mają różny przebieg, to jest temat sam w sobie. Wiadomo, że ten dialog nie jest łatwy. Po obu stronach mamy tych, którzy są skłonni szukać bardziej porozumienia i tych, którzy są skłonni bardziej bronić racji swoich narodów.
Natomiast ten dialog mimo kłopotów i problemów i krytyki po obu stronach jest kontynuowany. I tutaj takim ważnym etapem, o którym warto wspomnieć, jest 2002 rok. To już jest moment, kiedy w Polsce działa Instytut Pamięci Narodowej i właśnie Instytut Pamięci Narodowej organizuje konferencję w Krasiczynie z udziałem polskich i ukraińskich historyków. I tam do uczestników tej konferencji list kieruje prezydent Kwaśniewski. W tym liście potępia akcję Wisła. To jest dla Ukraińców szalenie ważne. Jednym z wątków, które stale powracało w tym okresie w rozmowach historyków polsko-ukraińskich, ale też polityków, kiedy strona polska mówiła o ludobójstwie na Wołyniu, Ukraińcy zawsze mówili o akcji Wisła. I tutaj strona polska mówiła, że Senat Rzeczpospolitej już w roku 90 potępił akcję Wisła. No, natomiast nie, Ukraińcy opowiadali, no tak, ale polski Sejm i polski prezydent milczą w tej sprawie. I ten list Kwaśniewskiego do uczestników konferencji w Krasiczynie z potępieniem akcji Wisła, zwłaszcza w ustach prezydenta no, wywodzącego się z obozu postkomunistycznego, miał szczególnie moim zdaniem ważne znaczenie jakby dla strony ukraińskiej i był jakimś takim fundamentem pod dalsze rozmowy i takim pierwszym takim symbolicznym próbą stawienia czoła już na miejscu tych dramatycznych wydarzeń z lat II wojny światowej było spotkanie Kuczmy i Kwaśniewskiego w Pawliwce, to jest w dawnym Porycku polskim, gdzie w lipcu 1943 UPA zabiło kilkuset Polaków. I to, że Kuczma tam przyjechał, było pierwszym dowodem, że strona ukraińska jakoś próbuje stawić czoła temu problemowi. Zarazem tam też powstał pierwszy na ziemi ukraińskiej pomnik, który mówił o właśnie zbrodni UPA na ludności polskiej. Także to było można powiedzieć takie symboliczne otwarcie i można powiedzieć, że ten etap kończy tego pojednania historycznego otwarcie w 2005 roku cmentarza Orląt Lwowskich, co też dla strony ukraińskiej było bardzo długo nie do przyjęcia. No ale trzeba powiedzieć też, że to otwarcie cmentarza Orląt Wolskich odbyło się już w innej atmosferze, bowiem w 2004 roku dochodzi do, można powiedzieć, takiego pierwszego wielkiego wstrząsu na Ukrainie, w którym strona polska odgrywa istotną rolę. I to paradoksalnie, kiedy prezydent Kuczma i Kwaśniewski podczas kolejnego spotkania w 2003 roku ogłaszali, że rok 2004 będzie rokiem Polski na Ukrainie, to żaden z nich oczywiście nie przypuszczał, że to się zmaterializuje w takiej oto postaci, że kiedy w listopadzie 2004 roku po sfałszowanych wyborach prezydenckich na Ukrainie, no doszło tam do zamieszek na tym tle, to strona polska odegrała, można powiedzieć, zasadniczą rolę w rozwiązaniu tego kryzysu politycznego. Tutaj oczywiście chodzi o misję prezydenta Kwaśniewskiego, który razem z ówczesnym prezydentem Litwy i panem Solaną z Unii Europejskiej, Javierem Solaną i prezydentem Adamkusem przyjechali do Kijowa i we trójkę, można powiedzieć, zrealizowali pomysł Kwaśniewskiego zorganizowania ukraińskiego okrągłego stołu. W rezultacie tego ukraińskiego okrągłego stołu unieważniono te wyniki sfałszowanych wyborów, które miały przynieść zwycięstwo panu Janukowyczowi. I w to miejsce doszło do powtórzenia wyborów prezydenckich. Tu warto zauważyć, że ta powtórzona druga tura wyborów prezydenckich w grudniu 2004 roku odbywała się już pod nadzorem międzynarodowym. I to zwłaszcza ten nadzór międzynarodowy oznaczał udział Polaków. Około 3000 Polaków wzięło udział w nadzorowaniu przebiegu tych wyborów. Można powiedzieć, że to był już taki masowy udział, już nie tylko dyplomatyczny. I moim zdaniem to był taki pierwszy psychologiczny wstęp na masową skalę do pojednania polsko-ukraińskiego. No i jak wiadomo, te wyniki wyborów przyniosły zwycięstwo Wiktorowi Juszczence. I to otwiera kolejny etap
ponieważ to też się kończy prezydentura Kwaśniewskiego. Kolejny etap relacji polsko-ukraińskich to oczywiście prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenki. Można powiedzieć, że tutaj w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego dochodzi do takiej, można powiedzieć, najsilniejszej próby wciągnięcia Ukrainy do polskich planów polityki zagranicznej i zbudowania, można powiedzieć, takiego nawet sojuszu polsko-ukraińskiego. To jest część tej polityki jagiellońskiej Lecha Kaczyńskiego, której nie mam czasu tutaj oczywiście szerzej omawiać, ale trzeba powiedzieć, że fundamentem dla Lecha Kaczyńskiego staje się próba wciągnięcia Ukrainy do zachodnich struktur politycznych i obronnych. I tutaj fundamentalne znaczenie ma oczywiście szczyt NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku, kiedy Lech Kaczyński próbuje nakłonić pozostałe państwa członkowskie do zgody na przyjęcie tak zwanych planów członkostwa dla dwóch krajów, dla Ukrainy i dla Gruzji, i to zostaje odrzucone. Zostaje odrzucone przede wszystkim ze względu na sprzeciw Francji i Niemiec. O ile Amerykanie byli skłonni to poprzeć, to Francuzi i Niemcy byli zdecydowanie przeciw. No, powód jest oczywisty, to byłoby uderzenie w ich relacje z Rosją, a to jest ten etap, kiedy oba te kraje za znacznie ważniejsze od swoich relacji z Ukrainą uważają relacje z Rosją. I do tego też skłania się, żeby była jasność, rząd Donalda Tuska, przypomnę, że od 2007 roku mamy w Polsce koabitację i wizje polityki zagranicznej Lecha Kaczyńskiego i Tuska się coraz bardziej rozchodzą. Nie zmienia to jednak faktu, że także rząd Tuska realizuje swój program współpracy z Ukrainą w postaci tak zwanego Partnerstwa Wschodniego. To jest program Unii Europejskiej, nie tylko adresowany wobec Ukrainy, ale także wobec szeregu innych krajów wokół Rosji, no, które mają je przybliżyć, najkrócej mówiąc, do Zachodu. Więc to nie jest też tak, że tutaj rząd Tuska jest co do zasady przeciwny przyciąganiu Ukrainy, natomiast uważa, że to nie może iść drogą przyjmowania Ukrainy do NATO, czy tym bardziej Unii Europejskiej. To jest ta zasadnicza różnica między Lechem Kaczyńskim a premierem Tuskiem. No i tu warto jeszcze wspomnieć o tym, że Lech Kaczyński intensywnie próbuje i wydaje mi się, że próbuje nadmiernie, w moim przekonaniu, przyspieszyć to pojednanie polsko-ukraińskie. Tutaj symbolem stają się jego spotkania z prezydentem Juszczenką w Hucie Pieniackiej, najpierw w Pawłokomie, a później w Hucie Pieniackiej, w tych dwóch miejscach, gdzie odpowiednio albo to Ukraińcy dokonali zbrodni na Polakach, albo później Polacy na Ukraińcach. Oczywiście ta obecność ma znaczenie symboliczne, ale no później okazuje się, że u schyłku swojej prezydentury Juszczenko zarazem staje się promotorem uznania Stepana Bandery za bohatera narodowego Ukrainy, co jest, można powiedzieć, w dużym stopniu przekreśleniem całej tej polityki otwarcia na Polskę, którą wcześniej prezentował. I to pokazuje, jak moim zdaniem też Lech Kaczyński trochę naiwnie wierzył w to otwarcie w kwestiach historycznych ze strony Juszczenki. No i ostatni wątek, o których już króciutko chcę wspomnieć, to oczywiście to wszystko, co się dzieje już po roku 2010, po katastrofie smoleńskiej, a konkretnie tak naprawdę chodzi o drugi wielki wstrząs na Ukrainie, który się zaczyna w listopadzie 2013 roku, kiedy nowy prezydent Ukrainy, który wygrał kolejne wybory prezydenckie, wspomniany Janukowycz, odkłada podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Polityka Janukowycza jest tu bardzo wyraźnie prorosyjska. On stara się zahamować te rysujące się na Ukrainie po pomarańczowej rewolucji, ewolucje w kierunku Zachodu. To powoduje oczywiście słynny Euromajdan, a więc zamieszki w centrum i protesty w centrum Kijowa. I później, kiedy w lutym 2014 roku Janukowycz decyduje się na użycie siły wobec protestujących Ukraińców, znów mamy do czynienia z misją pokojową, w której Polacy odgrywają pewną rolę, konkretnie minister Sikorski. Natomiast tu bardzo wyraźnie widać, że mimo że w pierwszej fazie tych rozwiązywania tego problemu, do którego włącza się Rosja, to jest ten moment aneksji Krymu i powstania tych dwóch zbuntowanych republik, to widać wyraźnie też, że
Polska zostaje wypchnięta z tego. I to jest kwestia formatu normandzkiego, tego, że o ile Polacy w pierwszej fazie rozwiązywania tego konfliktu są dopuszczeni do stołu rozmów, to później już właśnie, kiedy zaczyna się te rozmowy w Normandii, później porozumienia mińskie, tam już Polski nie ma. I nie ma tam polskiej dyplomacji dlatego, że być nie chciała, tylko dlatego, że Rosjanie się na to nie zgodzili, godząc się tylko na udział Niemców, Francuzów, no i oczywiście władz ukraińskich. I Białorusinów jako pośrednika i miejsca, w którym te rozmowy były prowadzone. I to było bardzo charakterystyczne. Podsumowując, chcę powiedzieć, że bilans tych trzech dekad relacji polsko-ukraińskich po roku 1991 to jest bilans zbliżenia z trudnościami, ale zbliżenia, które postępuje mimo tego olbrzymiego ciężaru historii, bo on się tu okazuje największy. Oczywiście były też inne problemy, no przypomnę, że kiedyś Urzędowi Ochrony Państwa udało się złapać ukraińskiego szpiega na terytorium Polski, więc to nie jest tak, że nie było tu innych problemów. Były też problemy związane z kwestiami gospodarczymi, ale one były zupełnie w cieniu tych kwestii historycznych i po 2015 roku to znowu wróciło, przypomnę, kiedy Ukraińcy zablokowali na kilka lat ekshumację polskich szczątków, polskich ofiar, które Instytut Pamięci Narodowej chciał prowadzić na terytorium Ukrainy, a była to reakcja na rozbiórkę w 2017 roku pomnika upamiętniającego UPA w Chruszowicach, który powstał nielegalnie jeszcze w roku 1994. I to jest przykład, można by o tym długo mówić, ale problemów związanych właśnie z przeszłością, które moim zdaniem są największym obciążeniem dla przyszłości relacji polsko-ukraińskich, a to w świetle tego, co się w ostatnich dniach dzieje, wydaje się szczególnie ważne, bo ta kwestia historii wbrew pozorom nie zostanie przekreślona i to jest moim zdaniem taki element pesymizmu, tylko przez sam fakt tego wszystkiego, czego jesteśmy świadkami w ostatnich dniach. Ta historia będzie jeszcze długo ciążyła na naszych relacjach i trzeba do niej podchodzić w sposób bardzo przemyślany, odpowiedzialny i ostrożny. To tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękujemy panu profesorowi. Taka refleksja, ja osobiście więcej wiem o nowożytności w relacjach polsko-ukraińskich. To, co się działo tak niedawno, ja przynajmniej, no, moja wiedza jest bardzo skąpa. Dziękuję za tą syntezę ostatnich lat naszych relacji polsko-ukraińskich. Oddaję głos uczestnikom spotkania. Jeśli są jakieś pytania do pana profesora, to bardzo proszę. Tak, pan Jakub Kondej, proszę. Przepraszam, ja się nie zgłaszałem, ale to Kaspar Adamkiewicz się zgłaszał. Dobrze, to w takim razie pan Adamkiewicz. Tak, właśnie. Ja miałbym do pana profesora takie jedno pytanie, bo pan profesor wspomniał, że o tej takiej, no, moglibyśmy powiedzieć, gloryfikacji w pewnym sensie i takiego, znaczy nie gloryfikacji, tylko poparcia Wiktora Juszczenki dla UPA, dla OUN UPA. I chciałbym właśnie zapytać się, jak to rzutowało, bo to był schyłek prezydentury Juszczenki i chciałem zapytać, jak to rzutowało na relacje między polskim prezydentem a ukraińskim. Czy to jakoś miało jakiś znaczący wpływ? Czy Lech Kaczyński jakoś zareagował w specjalny sposób? No, oczywiście publicznej reakcji nie było, natomiast nieoficjalnie wiemy o ogromnym rozczarowaniu Lecha Kaczyńskiego to tym zachowaniem, bo on autentycznie wierzył, że Juszczenko dąży do pojednania polsko-ukraińskiego, no, a ono siłą rzeczy nie jest możliwe w sytuacji, w której Ukraińcy uznają Banderę za swojego bohatera narodowego, taką wiodącą postać. Więc to było takie poczucie pewnej porażki ze strony, mam wrażenie, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale publicznie wedle mojej wiedzy nigdy nie dał temu wyraz w postaci jakiegoś potępienia, tym bardziej, że Juszczence to niewiele pomogło i tak wybory prezydenckie przegrał, jak wiadomo. Dziękuję bardzo. Pan profesor Piotr Bajda. Dziękuję. Ja się boję ponownie zabierać głos w tej dyskusji, ale jednak o jedną rzecz bym pana profesora Dudka podpytał. Bo zastanawiam się jedną rzecz, jak patrzę na to, co się dzieje obecnie, na te procesy, które zachodzą, to wydaje mi się, i to jest jak najbardziej tylko i wyłącznie moja hipoteza, że będziemy mieli do czynienia ze złagodzeniem tego probanderowskiego nurtu, dlatego że teraz już nie będzie, Ukraińcy nie będą potrzebowali, żeby się odwoływać do tego symbolu w momencie, kiedy będą mieli za chwilę mnóstwo własnych bohaterów. Więc to w mojej ocenie jest taka szansa, tak, na to, żeby tą dyskusję tutaj trochę złagodzić.
to ja się zgadzam z panem profesorem, ale niestety pan profesor patrzy tylko na jedną stronę medalu, czyli na ukraińską. I tu się z panem profesorem zgadzam. Tylko niech pan pamięta, że obok strony ukraińskiej jest jeszcze strona polska, reprezentowana przez tak zwane środowiska kresowe, które nie szczędziły na przykład wspomnianemu tu Lechowi Kaczyńskiemu krytyki, to bardzo ostrej, za te wszystkie próby pojednania z Ukraińcami. I te środowiska kresowe oczywiście w ostatnich dniach przycichły, ale jeśli w Polsce będziemy mieli, a może się niestety tak zdarzyć, kilka milionów Ukraińców, to te środowiska kresowe wrócą do swojej narracji i będą miały do tego pewne podglebie, więc to nie jest tylko problem po stronie ukraińskiej, to jest też problem po stronie polskiej, moim zdaniem. A może być przynajmniej. Oby tak nie było, ale ja rozumiem, że jesteśmy na seminarium naukowym i musimy mówić o rzeczach, których może publicznie byśmy nie mówili, ale o tym też trzeba pamiętać. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan Adamkiewicz chciałby drugie pytanie zadać? Tak, mam takie właśnie pytanie, bo pan profesor wspomniał, że Zachód niezbyt poważnie traktował te reformy demokratyczne w Ukrainie i chciałbym właśnie zapytać, na ile Zachód, Ameryka i Europa Zachodnia traktowały Ukraińców jako odrębny, suwerenny naród, odrębny zarówno od Rosji, jak i od Polski? No, od Polski to na pewno jako odrębny, natomiast czy od Rosji to już niekoniecznie. To znaczy mam wrażenie, że oczywiście formalnie Ukraina była uznawana jako państwo niepodległe przez wszystkie te kraje Zachodu, miało one przedstawicielstwa dyplomatyczne, natomiast trzeba powiedzieć jasno, że u części elit zachodnich panowało takie przekonanie, że Rosja jest tym głównym partnerem tej części świata dla Zachodu i trzeba w związku z tym patrzeć na tą resztę z pewnym dystansem. No to świetnie wyszło, gdy pan prześledził debatę, która się toczyła w Stanach Zjednoczonych przed przyjęciem Polski do NATO, a więc w końcu lat 90. na wprost mówiono, nie możemy naszego wielkiego partnera w Moskwie drażnić przyjmowaniem Polski. No bo po co nam to? Dla nas partnerem na wschodzie jest Rosja, czy w Eurazji. I to myślenie w jeszcze większym stopniu dotyczyło Ukrainy. No siłą rzeczy Ukraina sama, że tak powiem, dostarczała bardzo wielu podstaw do takiego myślenia, no w sytuacji na przykład kwestii językowych, prawda? O ile w krajach bałtyckich położono ogromny nacisk na to, żeby ograniczyć wszechobecność języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej, no to prawda jest taka, że na Ukrainie tak naprawdę dopiero po pomarańczowej rewolucji zaczął się pewien renesans języka ukraińskiego, a jeszcze mocniej on nastąpił wedle mojej wiedzy dopiero po 2014 roku. A także przez te wszystkie lata, no właściwie dla takiego przeciętnego przedstawiciela elity władzy we Francji, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych, no przedziwny był ten kraj, w którym elita mówiła właściwie po rosyjsku. Bo taki był język elity, ten ukraiński paradoksalnie, z tego co przynajmniej ja wiem, był bardziej popularny na ukraińskiej prowincji niż wśród elit kijowskich czy innych wielkich, charkowskiej zwłaszcza. To też rzutowało na postrzeganie Ukrainy no jako takiego, jakiegoś takiego dziwnego tworu, który jest niezależnym państwem, ale zarazem jest w jakimś zakresie ściśle związany z Rosją, co oczywiście potęgowała też rosyjska narracja, prawda? Putin, zwłaszcza od momentu dojścia Putina do władzy, ta narracja, że nie ma czegoś takiego jak naród ukraiński, że to jest właśnie twór sztuczny, to państwo ukraińskie, była podsycana bardzo mocno. No, ja zawsze wracam do takiego wystąpienia Putina, które na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie. To było wystąpienie z 2014 roku, ale ono pewnie padało już wcześniej, kiedy Putin mówił o Kijowie jako o matce rosyjskich miast. No to mną to dlatego potrząsnęło, bo ja wtedy zrozumiałem, że tak jak matki się nigdy nie zostawia, tak Putin nigdy nie zrezygnuje z prób opanowania Ukrainy. No i niestety to, czego jesteśmy świadkami w ostatnich dniach, to tego w pełni dowodzi. I to, co tutaj w tej chwili się dzieje, to jest właśnie może ta szansa na to, że Zachód dzisiaj widząc, że mimo że ci Ukraińcy w większości mówią po rosyjsku, zarazem nie czują się Rosjanami, dają temu wyraz walcząc z agresją rosyjską, da do myślenia. No przecież Brytyjczycy i Amerykanie też ze sobą walczyli, chociaż posługiwali się tym samym językiem. Prawda? Więc myślę, że zwłaszcza w strefie anglosaskiej ta analogia może da do myślenia wielu ludziom w Stanach Zjednoczonych i to będzie taki moment, w którym to uznanie dla odrębności Ukraińców jako odrębnego narodu o wielu odmiennościach od Rosji, o których moglibyśmy tu pewnie długo mówić, że to zostanie uznane. Także ja mam nadzieję, że to się zmieni, ale rzeczywiście do niedawna było tak, że Ukraina, choć była uznawana jako państwo, była zarazem uważana za jakiś rodzaj przedłużenia Rosji. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu profesorowi Antoniemu Dudkowi.
Proszę teraz o wystąpienie pana profesora Piotra Bajdę. Pan profesor reprezentuje Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, a tytuł wystąpienia: Ukraina między Wschodem a Zachodem, działania Europy Środkowej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tak zacnego towarzystwa. Powiem szczerze, że jestem w lekkim kłopocie, dlatego że po pierwsze jest to ostatnie wystąpienie, więc będę musiał jeszcze po prostu jakoś Państwa uwagę tutaj podtrzymać. Po drugie rozumiem, że kończymy o godzinie 14 albo będziemy się starali, więc będę musiał tym bardziej jeszcze pilnować czasu. A po trzecie po prostu będę starał się przedstawić pewną politologiczną perspektywę, co domyślam się, że w tym środowisku historycznym może będzie dla mnie dodatkowym wyzwaniem. Ale chcę się skoncentrować w tym swoim wystąpieniu trochę na pokazaniu, gdzie było miejsce Ukrainy, gdzie jest miejsce Ukrainy w różnego rodzaju dyskusjach dotyczących Europy Środkowej. Bo po pierwsze samo pojęcie Europy Środkowej, to zobaczmy, proszę Państwa, że mamy do czynienia z odradzającym się pojęciem. Znaczy, bo do 1989 roku świat w Europie był dosyć jasny, prosto podzielony żelazną kurtyną na Europę Zachodnią, Europę Wschodnią i tutaj nic więcej nie miało miejsca. Natomiast rzeczywiście procesy, o których też profesor tutaj Dudek wspominał, procesy transformacyjne 1989 roku, nagle spowodowały, że nam się pojawił nowy aktor stosunków międzynarodowych w postaci środowiska regionalnego, które zaczęło w sposób autonomiczny się definiować jako Europa Środkowa. I to jest oczywiście takim głównym, fundamentalnym momentem tego procesu było powstanie Grupy Wyszehradzkiej. I jako na początku środowiska regionalnego skupionego na jednym temacie współpracy na rzecz integracji europejskiej, ale proszę zauważyć, że Grupa Wyszehradzka jest tą instytucją, która pomimo tego, że wszystkie państwa zaangażowane w ten format V4 dostały się do Unii Europejskiej, nadal trwa. I tutaj i stąd też można powiedzieć o pewnej trwałości tych procesów. Natomiast warto zauważyć jedną rzecz, że Grupa Wyszehradzka dosyć szybko zaczęła postrzegać też swoją rolę nie tylko i wyłącznie jako marsz Europy Środkowej na zachód w kierunku instytucji transatlantyckich europejskich, ale też jako pewien wyraziciel głosu tych państw i narodów, które zostają na wschodzie. Stąd też po pierwsze bardzo szybko został uruchomiony taki format Grupa Wyszehradzka Plus, V4 Plus i co roku mamy tutaj spotkania albo bezpośrednio na przykład z Ukrainą, albo też nawet z całym partnerstwem wschodnim, ewentualnie z częścią tego partnerstwa wschodniego. Więc tutaj, więc to było jeden z takich elementów, który myślę, że warto zaznaczyć. Natomiast miejmy też świadomość, bo tutaj rzeczywiście to co profesor Dudek mówił przed chwilą o tych współczesnych relacjach polsko-ukraińskich, miejmy świadomość, że dla pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej ten format wyszehradzki ustanowił swoisty bezpieczny parasol, żeby prowadzić jakieś działania dotyczące wspierania procesów europeizacji na wschód od tej granicy Unii Europejskiej, która powstała w 2004 roku. Z drugiej strony pozwala im też prowadzić te działania w ten sposób, żeby nie narażać swoich interesów w relacjach z Rosją, bo tutaj mamy do czynienia z tym wyzwaniem, mianowicie brak jednorodności. Nawet dzisiaj jednorodności państw Grupy Wyszehradzkiej co do postawy na rzecz Ukrainy, co do też definicji, jak te relacje z Moskwą mają wyglądać. I wydaje mi się, że to jest jeden z takich elementów, który będzie charakteryzował tę Europę Środkową, swoisty podział. On ma bardzo różne korzenie i tutaj uznajmy, znaczy nie mamy czasu na to, żeby sobie państwo po państwie tutaj jakoś rozważać, ale rzeczywiście będziemy mieli tutaj do czynienia przez wiele lat ze swoistym takim budowaniem parami tych środowisk, żeby tylko i wyłącznie zostać przy Grupie Wyszehradzkiej. Za chwilę parę słów jeszcze o szerszym wymiarze, ale warto zauważyć, że tutaj mieliśmy do czynienia z taką współpracą polsko-czeską na rzecz Ukrainy i z bardzo ostrożnym podejściem słowacko-węgierskim w tych relacjach z Ukrainą. I teraz i tutaj wspomniane chociażby Partnerstwo Wschodnie, które zostało uruchomione w 2009 roku, które było projektem europejskim na rzecz wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej, zostało zainicjowane działaniami między innymi polskiej dyplomacji, bo to był dokładnie polsko-szwedzki projekt,
ale warto zauważyć, że pierwszy szczyt Partnerstwa Wschodniego, gdzie zostało to uruchomione, ogłoszone, to był szczyt Unii Europejskiej w Pradze podczas czeskiej prezydencji w Radzie Europejskiej. Więc tutaj mieliśmy do czynienia też z takim dosyć symbolicznym podejściem do tego procesu. Natomiast warto zauważyć, że też patrząc na te relacje, mnóstwo pozytywnych efektów przyniosło chociażby stanowisko i różnego rodzaju programy konkursowe i stypendialne Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. To był swoisty ciągły program wspierania wymiany akademickiej, ale też budowania relacji między różnego rodzaju środowiskami, od samorządowych, po organizacji pozarządowych, czy też także różnego rodzaju środowisk dziennikarskich między państwami Grupy Wyszehradzkiej a poszczególnymi państwami Partnerstwa Wschodniego, co zbudowało ogromną sieć różnego rodzaju kontaktów na tym niższym szczeblu. I wydaje się, że dzisiaj też mamy po części już rezultaty tej pracy u podstaw. Natomiast można się zastanowić, skąd takie wycofanie czy zaniechanie chociażby ze strony Słowacji i Węgier przez długie lata, Słowacji, natomiast Węgier w sposób ciągły, niestety obserwujemy to dzisiaj, tego braku chęci, jeżeli chodzi o podtrzymywanie relacji z Ukrainą. Mianowicie z perspektywy słowackiej przez wiele lat Ukraina nie istniała jako partner, pomimo tego, że Ukraina jest państwem sąsiednim. To w dużym stopniu, tak jak prowadziłem badanie, jest rezultatem ogromnej penetracji słowackich elit politycznych przez Rosję. Tutaj to się ciągnie od połowy lat 90., od czasów premiera Władimira Meciara, gdzie rzeczywiście od tego czasu Słowacy zawsze w Bratysławie mają pierwszy garnitur dyplomatyczny, prowadzą bardzo aktywną działalność, w przeciwieństwie chociażby do wielu ambasad państw zachodnich. I to spowodowało, że rzeczywiście tutaj można powiedzieć o swoistej korupcji politycznej na Słowacji, wykonanej rękami rosyjskimi, szczególnie właśnie poprzez wykorzystanie współpracy energetycznej. Bo tutaj pamiętajmy o tym, że słowackie elektrownie, chociaż dzisiaj są w rękach kapitału włoskiego, działają na paliwie rosyjskim, że mamy do czynienia z ogromną magistralą przecież gazową, która szła przez Słowację, później do Austrii, do Czech, która powodowała, że tutaj te środowiska prorosyjskie dzięki temu rzeczywiście były mocno wspierane. Na Słowacji jedną z największych organizacji pozarządowych, zobaczymy jak to będzie wyglądało za chwilę, ale do niedawna, było Towarzystwo Przyjaźni Słowacko-Rosyjskiej, na czele której między innymi jednym z liderów tego środowiska jest Jan Czarnogórski, czyli dawny dysydent, działacz podziemnego kościoła katolickiego, który uznaje Zachód za zagrożenie cywilizacyjne, stąd po prostu jedynym dla niego wyjściem jest oparcie się o tą współpracę z Rosją jako tym państwem, który ma być swoistym obrońcą tego konserwatyzmu w ten sposób, w jaki do tego podchodzi. Warto zauważyć, że to też dzisiaj się zmieniło bardziej ze względu na pewną zmianę pokoleniową, jeżeli chodzi o elity polityczne słowackie, oczywiście tego garnituru, który dzisiaj rządzi w Bratysławie. Mianowicie faktem jest, że to państwa Grupy Wyszehradzkiej, Polska, Czechy, ale także Słowacja, były tymi pierwszymi, które w sposób oficjalny zaczęły zaopatrywać Ukrainę w uzbrojenie w momencie tej agresji rosyjskiej. To jest tak, że Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej na oficjalnym swoim profilu, na oficjalnych swoich komunikatach przedstawia, że właśnie wysłało pierwszy transport uzbrojenia, drugi transport uzbrojenia i tak dalej. Słowacy postępują tak samo i tutaj wyraźnie widać, że z tej strony mamy tutaj do czynienia z dosyć silnym partnerstwem. Problem w tej chwili, jeżeli chodzi o Europę Środkową i o przyciąganie Ukrainy
jakiś proces europeizacji, asystowania w tym procesie europeizacji jest zdecydowanie ze strony węgierskiej. I to jest spowodowane swoistą, znaczy kilkoma takimi najważniejszymi elementami. To jest to, że przede wszystkim Węgry są tuż przed dniu wyborów parlamentarnych, a cała koncepcja kampanii wyborczej Viktora Orbana i jego obozu rządzącego polegała na tym, żeby pokazanie, że jesteśmy na tyle sprawnymi w dyplomacji, że potrafimy pomimo tych trudnych relacji i napiętych relacji Rosja-Zachód utrzymywać dobre kontakty z Moskwą, co nam gwarantuje tanie surowce energetyczne, dzięki temu możliwość rozwoju gospodarczego i tym podobne rzeczy. Z Ukrainą, natomiast Ukraina była traktowana jako stolica, z którą Budapeszt prowadził konflikt przede wszystkim na tle praw mniejszości węgierskiej na Ukrainie, przede wszystkim na obszarze Rusi Zakarpackiej czy obwodu zakarpackiego. To zależy o jakim obszarze, o jakim okresie historycznym byśmy mówili. I warto zauważyć, że to, co w jakiś sposób było niepokojące dla analityków i obserwatorów teraz tego konfliktu, że w jednym z oświadczeń Orban stwierdził, że nie będzie pomagał w przekazywaniu uzbrojenia Ukraińcom, bo ta broń mogłaby zostać wykorzystana przeciw mniejszości węgierskiej. To już, to znaczy to pobrzmiewa też resentyment, ten brak zgody na obecne uwarunkowania i granice polityczne i pewna nostalgia węgierska za tymi wielkimi Węgrami. I tutaj wydaje się, że jeżeli moglibyśmy gdzieś w naszych poprzednich latach powrócić do tych doniemanych dyskusji i ofert Putina, że Polska mogłaby się zaopiekować naszymi byłymi kresami wschodnimi jako swoisty podział tego tortu, jeżeli jakakolwiek ziarno prawdy jest w tych dyskusjach, to można uznać, że podobne dyskusje były prowadzone z Orbanem i chyba, jeżeli już, to z innym rezultatem. I to stanowi dla nas pewne wyzwanie. Natomiast oczywiście tutaj też to warto w tym momencie wspomnieć o pewnej polityce ukraińskiej, dlatego że to nie jest tak, że wina jest tylko i wyłącznie po stronie na przykład słowackiej czy węgierskiej, ale też przez wiele lat w sposób wyraźny można było zauważyć, że Kijów głównie opierał swoją politykę europejską na współpracy z Berlinem i w mniejszym stopniu z Paryżem. Tutaj Europa Środkowa nie była jakimś poważnym partnerem dla Kijowa. Co więcej, to nawet też było widoczne w momencie, kiedy został uruchomiony projekt inicjatywy Trójmorza. Bo na początku była propozycja, żeby Ukraina była obserwatorem tworzenia się tego szerszego formatu współpracy regionalnej i tutaj Poroszenko odrzucił to zaproszenie, znaczy później później też zlekał z potwierdzeniem zaproszenia na kolejne szczyty, więc tutaj dlatego, że się obawiał, że włączenie się bliższą współpracę z Europą Środkową będzie stanowiło swoisty, będzie elementem krytykowanym przez Berlin, który był dla nich tym głównym filarem bezpieczeństwa. Natomiast rzeczywiście wydarzenia ostatnich dni pokazują, że tutaj te założenia okazały się błędne dzisiaj mamy pewną weryfikację tym, kto jest tym głównym promotorem, przyjacielem też wyraźnie widać w wypowiedziach polityków ukraińskich. Natomiast żeby nie przedłużyć zostawić jeszcze jakąś przestrzeń na dyskusję, to warto zauważyć, że pomimo tej różnicy zdań i pomimo tych nie do końca spójnych komunikatów między Ukrainą a Europą Środkową a Ukrainą, to warto podkreślić jedną rzecz, że jeżeli spojrzymy teraz na inicjatywę Trójmorze jako na pewien kolejny projekt, który się pojawi w Europie Środkowej, to w ramach różnego rodzaju przedsięwzięć już czysto takich tych infrastrukturalnych, wyraźnie w tych dyskusjach jest podkreślane, że pewna część tych projektów, które mają być budowane jako Via Carpatia, Rail Carpatia, czy też konektory gazowe, to jest swoiste budowanie tej infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, energetycznej
dłuższej osi północ-południe, przede wszystkim teraz w kierunku na zachód. Natomiast są projekty, w których już dzisiaj oficjalnie Ukraina występuje jako partner inicjatywy Trójmorza. Więc to też można uznać, że jest swoisty taki miękki sposób na wciąganie Ukrainy w tą współpracę z Europą poprzez Europę Środkową. Więc wydaje się, że znaczy zdecydowanie jesteśmy teraz w momencie totalnego przeformatowania nie tylko porządku światowego, ale także już jeżeli uda nam się zakończyć ten konflikt bez wywołania III wojny światowej, także relacji regionalnych. I tutaj wydaje się, że Europa Środkowa może uzyskać dodatkowy oddech i przede wszystkim pokazać, że to, że byliśmy wcześniej oskarżani przez różnego rodzaju środowiska zachodnie, ale także w dużym stopniu inspirowane przez Moskwę o to, że jesteśmy rusofobami. Proszę Państwa, parę lat temu w Pradze odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Rusofobia, antysemityzm XXI wieku, na którym występowali całkiem poważni akademicy czescy. Tak? Natomiast możemy się domyślić, gdzie mieliśmy praźródło tego pomysłu, żeby taką konferencję zrobić. Natomiast wydaje się, że dzisiaj to zostało też w jakiś sposób zweryfikowane, zostaliśmy trochę zrehabilitowani, że jednak ten nasz ogląd sytuacji był bardziej realistyczny niż to było wcześniej zakładane. Więc wydaje się, że przy dobrej współpracy środkowoeuropejskiej będziemy w stanie rzeczywiście w najbliższym czasie tutaj wnieść dużą wartość dodaną, jeżeli chodzi o te procesy, które mogą przebiegać na Ukrainie i te procesy wspierające tą europeizację, chociażby wokół tej dyskusji, która dzisiaj jest o tym statusie państwa kandydującego. Może na tym zakończę w tej chwili, w razie czego jestem gotowy, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo panu profesorowi. Oddaję głos państwu. Jeśli są pytania do pana profesora Bajdy, to bardzo proszę. Ponieważ zarysowaliśmy szeroki kontekst historyczny od średniowiecza do współczesności, może są pytania dotyczące w ogóle wystąpień tych przedłożeń, które słyszeliśmy. Bardzo proszę. Tak jest. Pan profesor Michał Paluch. Bardzo proszę. Tak, doktor, adiunkt z Wydziału Nauk Pedagogicznych i na tym wydziale przygotowujemy intensywnie w typie takiego alertu pedagogicznego program szkoleń dla nauczycieli, na razie pod roboczą nazwą Lekcje Pokoju w Warunkach Wojny. To taka inicjatywa, która na UKSW właśnie się rozpoczęła. Natomiast 14 marca w seminarium profesora Bogusława Śliwerskiego zbierze się środowisko pedagogów polskich i tam będziemy też w takim trybie roboczym próbowali zakreślić kierunki takich najbliższych działań dla polskiej szkoły. Pytanie do wszystkich panów w tym duchu pewnej odpowiedzialności i otwartości. Tymi słowami profesor Dudek zakończył swoją wypowiedź, więc do nich się odwołam. Chciałem was zapytać, czy fakt obecności na razie kilkuset, spodziewamy się milionów osób z Ukrainy, ale również ze wschodu Ukrainy, może mieć wpływ na nastroje, czy na nastroje szkolne, i nie tylko, jak już to bijące serce takie sentymentalne obecne, wolontariackie przestanie aż tak tętnić, jak to jest obecnie. Czyli mam tutaj na myśli pewną odpowiedzialność za to, co będzie się działo na tych pograniczach kultur, które się jak w soczewce spotkają w klasach szkolnych, czy w środowiskach lokalnych, czy może również w organizacjach pozarządowych. Prawosławie. Ja tak rzucam, trochę się czuję skrępowany, bo nie jestem historykiem, ale tak sobie wyobrażam, że te różnice są właśnie i na poziomach religijnych, i takich mentalnych, i historycznych. I w związku z tym, czy powinniśmy o czymś już teraz wiedzieć, jakiś program pedagogiczny, mając na uwadze wzbogacić pewnymi podszeptami polskich historyków, może czego nie robić, albo co robić w pierwszej kolejności, albo co akcentować. Będę wdzięczny za taki podszep z panów strony. Jeśli
Jeśli można, w tej sprawie, no oczywiście ja uważam, że nie grozi nam trzecia wojna światowa. Tutaj pragnę uspokoić tych, którzy może się zaniepokoili tym, co profesor Bajda powiedział. Ja myślę, że nie powinniśmy jednak iść tak daleko, bo z perspektywy Rosji i Putina jednak Ukraina i Polska to są kompletnie inne obszary. Nawet Prybałtyka, którą hipotetycznie miałby chcieć połknąć po połknięciu Ukrainy, to też jest jednak coś zupełnie innego niż Ukraina. No właśnie z tego już nie będę tego rozwijał, tego zwrotu o Kijowie jako matce rosyjskich miast. Natomiast jeśli chodzi o to, co nas czeka, to rzeczywiście czeka nas wielka grupa Ukraińców, którzy w Polsce zostaną. Nikt nie jest dzisiaj w stanie oczywiście powiedzieć, jak duża ona będzie, ale trzeba powiedzieć jasno, że nawet jeżeli szczęśliwie dla nas ten konflikt i dla Ukraińców zwłaszcza zostanie w ciągu najbliższych dni zakończony, czyli dość gdzieś do przerwania walk, to Ukraina jest krajem no, ekonomicznie potężnie zrujnowanych za sprawą tej wojny, co sprawi, że poza uchodźcami wojennymi będzie znowu jeszcze większa niż wcześniej fala migracji ekonomicznej i ona z bardzo wielu powodów, także kulturowych, będzie szukała miejsca w Polsce. I trzeba się liczyć z tym, że z tego miliona plus Ukraińców, których mieliśmy jeszcze do wybuchu wojny, będzie ich, nie chcę rzucać liczbami, ale będzie ich dużo więcej. I to jest olbrzymie wyzwanie także, może nawet pierwszej kolejności dla polskiej szkoły, gdzie te dzieci ukraińskie trafią i gdzie rzeczywiście muszą być dobrze przyjęte. Co to znaczy? To znaczy, że przez to dobrze przyjęcie należy też, zwłaszcza wobec starszych dzieci, rozumieć no, takie dostosowanie programu edukacyjnego. Tu nie chodzi tylko o kwestie językowe, bo to jest oczywiste, i nauki języka polskiego, ale takiego tłumaczenia im tej historii polsko-ukraińskiej, które nie będzie unikało mówienia o sprawach trudnych, bo ja bym bał się takiej lukrowanej, cukierkowej wersji mówienia im, że tylko wszystko było fantastycznie i właśnie tak już to słyszałem, widziałem nawet taki post, że już nie Polak, Węgier, dwa bratanki, tylko Polak, Ukrainiec, dwa bratanki. No nie, historia się inaczej ułożyła i braterstwa tu nie było i w związku z tym myślę, że powinniśmy ten program ułożyć w sposób przemyślany, tak jak się mówi dzieciom o wielu sprawach trudnych, bo mówi się im przecież o wielu sprawach trudnych dotyczących życia dorosłych, tak powinno się im mówić o relacjach polsko-ukraińskich właśnie w taki oto sposób. Jak to trochę tytuł referatu profesora Żaryna, że było ciężko, ale jest w tym trochę optymizmu też i myślę, że to jest ten kierunek myślenia. Natomiast szalenie ważne jest też no właśnie powstrzymanie tego, co ja delikatnie sygnalizowałem wcześniej, a teraz to powiem otwarcie, takiej próby wykorzystania tej ogromnej przewagi, jaką my dzisiaj jako Polska mamy nad Ukraińcami, na próby wymuszenia na nich jakiejś ekspiacji, jakiegoś takiego, no ponieważ oni są dzisiaj zdani w dużym stopniu na naszą łaskę, to klęczcie i przepraszajcie i błagajcie, bo ja bym się tego bał, a mam obawy, że niedługo takie głosy z polskiej strony spadną. Mamy taką grupę w środowiskach kresowych, nie mówię, że wszyscy, ale tu ciekawy jestem opinii profesora Żaryna, ale że są tacy, którzy za chwilę będą próbowali to wykorzystać. To byłoby fatalne, a zwłaszcza gdyby się miało objawić gdzieś w szkołach, bo wiemy, jakie dzieci potrafią też być okrutne. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Pan profesor Żaryn, proszę. Tak, ja chciałem pociągnąć te wątki, które pan profesor Dudek podjął, bo one rzeczywiście są bardzo, bardzo ważne. I tak, z jednej strony wydaje mi się, że oczywiście to jest banał, że tylko prawda jest ważna i tylko taką powinniśmy artykułować. I nie ma powodu, żeby zaprzestawać, a w zamian za to wprowadzać jakieś cukierkowe treści nieprawdziwe, bo sami Polacy nie pozwolą na to, mówiąc wprost, jeśli chodzi o wprowadzenie do programów szkolnych czy do podstaw programowych szybko zmienianych, na przykład w tej chwili. No byłaby to beznadziejna polityka oświatowa czy edukacyjna, gdybyśmy w ten sposób reagowali na wojnę. I powtarzam, Polacy nie dadzą sobie wprowadzić takiego mechanizmu zakłamywania historii, gdyby ktoś na taki pomysł wpadł. Mam nadzieję przynajmniej. Natomiast niewątpliwie jest kilka takich wyzwań, które wydaje mi się, że trzeba
wyartykułować. To znaczy pierwsze, nie w formie ataku, ale w formie grzecznego stwierdzenia, czego strona ukraińska jednak nie wykonała, mimo bardzo wielu namów ze strony polskiej, a które to namowy, no między innymi ja pamiętam jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej bardzo ważną, krótką, ale ważną rozmowę świętej pamięci Janusza Kurtyki z ambasadorem Ukrainy w Polsce, gdy on otrzymywał specjalne wyróżnienie ze strony państwa ukraińskiego i przyjął to wyróżnienie, ale jednocześnie bardzo jednoznacznie powiedział, że dopóki państwo ukraińskie nie potępi ludobójców na narodzie polskim, to państwo ukraińskie nie wejdzie do Unii Europejskiej i nie wejdzie do NATO. I grzecznie, ale trzeba jednak przypominać. To znaczy istnieją standardy historycznego rozliczenia się, które przybliżają albo oddalają. I to jest dzisiaj, nie wiem, czy najważniejsze wyzwanie, bo trzeba to robić grzecznie oczywiście, bo tak jak profesor Dudek powiedział, nie może to być w formule szantażu, ale jednak nie ma też powodu, żeby nie mówić, że strona ukraińska no, nie wykonała różnych lekcji, które będą na niej prawdopodobnie na tej stronie ciążyć, nie dlatego, że my tak chcemy, tylko tak obiektywnie powinno być w imię prawdy. Tego no, nie można nie artykułować, jeżeli ktoś będzie chciał się pytać. Ale jest też jeszcze jedno wyzwanie, bardzo poważne, panie doktorze, mianowicie rzeczywiście, co zrobić w momencie, kiedy w polskich szkołach pojawi się bardzo różnorodny, w skrócie mówię, naród ukraiński. Czy część tego narodu, część tych dzieci, które będą w Polsce na dłużej, należy polonizować, czy nie? Ja przypomnę, że mniejszość polska na Ukrainie jest nie do obliczenia na dziś. Mniejszość polska na Ukrainie nie jest wyliczalna. Z jednej strony mamy dane dotyczące tych, którzy są w orbicie zainteresowań różnych struktur organizacyjnych Polaków na Ukrainie. To może jest kilkadziesiąt tysięcy, proszę bardzo. Ale tak naprawdę, jak się wejdzie w głąb tej tradycji rodzinnej, to babcie, dziadkowie, którzy jeszcze żyją, oni mają świadomość korzeni polskości, które to korzenie albo są mocniej, albo słabiej artykułowane wobec kolejnych pokoleń. I teraz pytanie jest, na ile ta polskość, która tam jest na bardzo różnych poziomach na terenie Ukrainy, w momencie, kiedy ci ludzie znajdą się na terytorium Polski, jak stworzyć, żeby te poziomy naturalne ani nie stały się polonizacją przymusową, ale też, żeby nie stały się odwrotem od polskości. To jest bardzo delikatne wyzwanie edukacyjne, dlatego że naprawdę mniejszość polska na Ukrainie jest nie do wyliczenia. Jedyna instytucja, która być może była do tego powołana, ale wydaje mi się, że niestety nie zrobili tego zadania, to jest Kościół katolicki na terenie Ukrainy, który to Kościół katolicki postanowił uznać, że nie jest mniejszościowym kościołem, tylko jest kościołem miejsca i wprowadził język ukraiński, z czym spowodował, że na dziś, może w latach 90. było to słuszne, ale na dziś w gruncie rzeczy nie podjął tego wątku wchodzenia głębiej w polskość na poziomie modlitwy, na poziomie pobożności, religijności, tylko odstraszył niejako swoją ukraińskością. Ja mówię skrótami, ale to jest bardzo, bardzo poważne wyzwanie. Wydaje mi się, że warto, żeby w Ministerstwie Edukacji i Nauki powstała w tej chwili jakaś komórka, jakieś ciało, które by podjęło się takiego zadania roztrząsania tej kwestii, bo ani nie wolno robić nikomu krzywdy, ale też nie wolno nie rozumieć rzeczywistości, w której się próbujemy odnaleźć. Natomiast oczywiście nie ma cienia wątpliwości, że na poziomie takim
kulturowym trzeba zrobić wszystko, żeby w szkole polskiej dzieci mówiące po ukraińsku nie były nazwane ruskimi. Ja przepraszam, że znowu w takim skrócie mówię, ale no jest takie niebezpieczeństwo, oczywiście. To znaczy ignorancja, debilizm jest także częścią szkolnictwa polskiego, jeśli chodzi o uczniów, nauczycieli, dyrekcję. I trzeba też ewidentnie stworzyć jednoznaczne warunki, żeby ten debilizm po prostu nie był w ogóle zauważalny. A jeżeli się będzie pojawiał, to żeby był natychmiast kontrowany ze strony władz oświatowych w Polsce, a obawiam się, że różnego rodzaju prowokacje właśnie bazujące na ignorancji różnorodnym będzie oczywiście obecne. Dziękuję. Dziękuję. Pan również. Kacper Adamkiewicz, proszę. Tak, właśnie, bo chciałem się tutaj z naszym gronem podzielić taką refleksją, bo znaczy takim też pytaniem w sumie. Bo chciałem zapytać, chciałem powiedzieć, że obejrzałem kilka relacji świadków właśnie żyjących ciągle jeszcze, którzy jako dzieci widzieli rzeź wołyńską. I też chciałbym zapytać w tym kontekście, jak duży jest ten kult Bandery na dzisiejszej Ukrainie, kult UPA i Bandery. Czy on rzeczywiście jest tak liczny, czy to jest po prostu raczej taka nieco, taka trochę bardziej nagonka medialna, bowiem w ciągu ostatnich lat zauważyłem, że Ukrainie też się przylepia taką łatkę takiej banderowskiej, łatkę banderowców po prostu się Ukraińcom przykleja. I czy to jest faktycznie tak duży kult tej organizacji, tego OUN, UPA i, przepraszam, i Bandery, czy to jest raczej po prostu taka medialna nagonka? Obawiam się, wie pan, że to jest po prostu trudne do oceny. No niech pan weźmie przykładowo kult różnych, ja nie chcę, żeby tu zabrzmiało, że ja porównuję Banderę do tej postaci, ale nad profesorem Żarynem wisi Roman Dmowski. Żeby była jasność, to jest czysto przykładowa postać. Jak duży kult Romana Dmowskiego jest w Polsce? Jak to mierzyć? No ma pomnik, tak, nie jeden, no Bandera ma też na Ukrainie pomniki. Natomiast ilu jest zwolenników Romana Dmowskiego dzisiaj w Polsce? Profesor Żaryn chyba też nie wie, więc to jest ten problem, że my tego nie wiemy. Natomiast istotne jest, że jednak no, Ukraińcy się odwoływali do tej postaci. Wprawdzie z tego, co pamiętam, ta uchwała, proszę mnie skorygować, jeśli ktoś się orientuje, o uznaniu Bandery za bohatera narodowego Ukrainy została później wycofana i Ukraińcy się z tego wycofali. On nie jest w tej chwili, wedle mojej wiedzy, w sensie prawnym bohaterem narodowym Ukrainy, no nie zmienia to faktu, że ma swoich zwolenników i ma ludzi, którzy się do tej tradycji odwołują i podejrzewam, że z tym sobie nie poradzimy. No, tak mi się wydaje. Dziękuję. Pan profesor Dariusz Milewski, proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Jeżeli mogę się tak dołączyć, myślę, że tutaj warto by spojrzeć również na podręczniki, prawda? Czyli kto, powiedzmy, na Ukrainie, co jest w podręcznikach podane szkolnych i kto tam jest podawany, powiem, dzieciom do wierzenia i na wzór, bo to jest taki też pewien dla polityka państwa. Jeżeli my na przykład dzisiaj jednak, powiedzmy, gloryfikujemy działania Józefa Piłsudskiego, to czy on jest, powiedzmy, jakoś też lubiany czy nielubiany przez Polaków, czy ta polityka wschodnia, którą uprawiał, jest jakoś akceptowana, czy nie, to jest jakby już druga rzecz oczywiście, natomiast pewna narracja na poziomie gdzieś tam szkolnym jest, to jest jakby a propos tego pytania. Teraz jeszcze taka inna kwestia, jeżeli mogę tutaj zahaczyć też przy okazji o referat właśnie pana profesora Bajdy, to mi się wydaje, że mamy tutaj do czynienia z takim pewną, nie chcę powiedzieć młodością narodów czy państw, które odzyskały niepodległość, ale to też obserwowałem na przykład na Bałkanach na początku XX wieku, że kiedy już utworzymy swoje państwo, to nie oddamy ani pięć ziemi, wszystko co kiedyś było nasze musi być z powrotem nasze. I tutaj mamy zarzewie tych słynnych wojen właśnie bałkańskich, głównie tam bułgarsko-serbskich, prawda, ale różnych tam innych tych, to jest chyba też nadal ciąży nad Węgrami. Wydaje mi się w dużym stopniu już nad Ukrainą, która też nie chce niczego oddać, prawda, i lansuje ukraińskość różnego rodzaju ziem, czy na Wołyniu, czy właśnie ukraiński Lwów i tak dalej, czy właśnie ta Ruś Zakarpacka, która no, historycznie z Ukrainą ma niewiele wspólnego, prawdę powiedziawszy. Tu mamy też tą kwestię chociażby w Mołdawii, prawda, kraju, który również jest z byłego Związku Sowieckiego, który ma to swoje Naddniestrze, prawda mówiąc, też sztucznie przyklejone do Mołdawii i najlepiej byłoby, gdyby sobie tego Naddniestrza po prostu odcięli i dali sobie z tym spokój.
ale nie odetną, bo tam jest też przemysł i taki rak, który można powiedzieć trochę tę Mołdawię toczy. I czy to nie jest też takie właśnie zażywie tego niemożności pojednania się, bo na przykład dla Polaków istotną kwestią jest to, że musimy na przykład no, odbyć żałobę po Lwowie, prawda, i przyznać, że trudno, prawda, straciliśmy i trzeba się jakby z tym miastem pożegnać jako częścią państwa polskiego, po prostu jako część kultury. I to, co tutaj właśnie prezydent Rosji próbował grać, pewne tego typu właśnie pomysły, że na nich Polacy biorą Lwów, Węgrzy Zakarpacie, nie, może Rumunia Czerniowce, prawda, i tak dalej, czyli wszyscy na tę Ukrainę, a więc wywołania pewnego rodzaju resentymentów historycznych i spowodowania zamieszania, na którym oczywiście najsilniejszy gracz, czyli Rosja, by najwięcej skorzystała, no bo jak padnie Ukraina, że tak powiem, to nasza przynależność Lwowa do Polski będzie równie problematyczna jak przynależność Wilna do Litwy właśnie w jesienią i zimą 39-40, prawda? Więc i teraz jest pytanie właśnie o to, czy na ile Ukraina będzie zdolna jakby to też pewne rzeczy zrozumieć. To pierwsza kwestia, a druga, co jeżeli cokolwiek dobrego może z tej wojny wyniknąć, wiem, że Pan Bóg różne rzeczy dopuszcza, żeby później jednak dobre rzeczy z tego wyszły, to że może też Ukraińcy jakby no też uświadomią sobie, prawda, kto tu jest prawdziwym jakby przyjacielem, a kto wrogiem, i że może gryźnie raz ten mit właśnie trochę bratnich narodów, prawda, ukraińskiego i rosyjskiego, tej narracji rosyjskiej, która też się sypie, bo to jest klęska narracji rosyjskiej, opór ukraiński, no można oczywiście mówić, że naród steroryzowany przez narodowców, prawda, przez tych faszystów banderowskich, musi stawiać opór, tylko czekać, tylko zwycięska armia wyzwoli, że Ukraińcy, ciekawe, dlaczego uciekają do Polski w związku z tym, prawda, może są wyganiani, teraz się okaże, i Putin musi ich wyzwolić, ale jednak widać, prawda, że ten opór ukraiński może być w przyszłości takim nowym mitem założycielskim, że Ukraina to jest, prawda, formuje się jako państwo, które nie jest Rosją przede wszystkim, to zerwało z Rosją, i wojna z Rosją trochę przykryje, można powiedzieć, poprzednie wojny przeciwko Polakom, no bo to jednak powstania kozackie, to były, można powiedzieć, te moje epoki, bardziej takie właśnie fundamentalne dla tożsamości ukraińskiej. No i na ile znowu, prawda, będziemy w stanie przyznać, tak jak my, że powiedzmy, dobra, to już Lwów jest rzeczywiście faktycznie Wołyń, synarząd do Ukrainy nie będziemy tego odzyskiwać, a z drugiej strony Ukraina nie będzie się bała niszczyć śladów polskości na tych terenach. Tak jak odwołam się chociażby do Trog, prawda, nie wiem jak to jest teraz, ale w tym zrekonstruowanym przez towarzysza Breżniewa zamku można było przeczytać sobie różnego rodzaju opisy po litewsku, po rosyjsku i po niemiecku, ale nie po polsku, prawda, no bo Polacy tam jakoś nie byli mile widziani, lepiej ich tam nie przypominać, prawda, w tym, więc tego typu sytuacje, albo zniszczyć, tam zostawić zamek polski, czy pałac, niech on niszczeje, bo to jest polskie, prawda, tak jak mówisz, na przykład skazali na zapomnienie Malki i tym podobne, bo to niemieckie, to lepiej niech to zniszczeje, prawda, nic tutaj nie było, żadnego zakonu, więc no, jakby ku temu zmierzamy, tak? Czy ta wojna zmieni coś w tym myśleniu ukraińskim na dłuższą metę i jednocześnie właśnie nie wywoła tego zarzewia tutaj znowu, bo teraz jest fajnie, przyjmujemy Ukraińców, jest super, prawda? Tutaj pomagamy, nasze ego się tutaj podbija, jako to jesteśmy bohaterscy i w ogóle. Natomiast jak oni będą trochę dłużej tutaj i zaczną ciążyć ekonomicznie, prawda? No to zaczną się różne problemy, prawda? W tym, no i wtedy mogą różne resentymenty zacząć wychodzić, prawda? Że no widzicie, właśnie, was przyjęliśmy i tak dalej, a wy co, prawda? Tutaj Bandera, Wojtas, powiedzieć dzieciom w szkole, prawda, o rzezi wołyńskiej, czy... Tylko ostatnie zdanie, kiedy byliśmy właśnie z księdzem jeszcze wczesnym dyrektorem atakiem na konferencji Adamem Bałą w Winnicy w roku 2010, tam było takie właśnie wystąpienie i ktoś, i to była taka polityka wyciszenia właśnie, widziałem, także ze strony ukraińskiej, bo ktoś zapytał właśnie wtedy o Lwów i Wołyń, prawda, tak dość ostro wystąpi, prawda, że ta polska okupacja na Wołyniu, prawda, i tak dalej, i to wtedy właśnie tam przewodniczący powiedział, że nie, koniec tematu, nie mówimy, są polscy goście, nie poruszamy tego tematu. No, wiadomo, że prędzej czy później to wyjdzie, prawda, i takie chowanie głowy w piasek, że tego nie było, no, nie służy niczemu. Dobrze, dziękuję, przepraszam, że trochę zająłem czasu. Bardzo dobrze, dziękuję panu profesorowi. Proponuję, aby to było już ostatnie pytanie. Tak, właśnie. Pan Kacper Adamkiewicz, bardzo proszę. Chciałem się troszkę zrehabilitować, bo zadałem dosyć kłopotliwe pytanie, ale pan profesor Mijewski mnie dosyć dobrze tutaj nakierował na początku swojej wypowiedzi, bo bardziej mi chodziło o to, czy jaka jest narracja z tym banderą właśnie w ukraińskiej literaturze historycznej.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no już ponad 2 godziny jesteśmy z sobą, ale spotkanie jest zajmujące. Dotrwało do tej chwili ponad 20 osób zalogowanych. To świadczy o tym, że konferencja, seminarium naukowe było potrzebne, tematyka jest aktualna i znalazła żywy odbiór. Różnie pomagamy dzisiaj Ukrainie. Oczywiście ta pomoc materialna, którą w Polsce świadczymy, jest niezmiernie ważna, pomoc humanitarna, ale jako społeczność uniwersytecka wpisujemy się trochę w inny sposób, taki naukowy. No właśnie wiele dzisiaj padło treści dotyczących pojednania polsko-ukraińskiego. Ja z perspektywy niemieckiej mogę powiedzieć tych rozmów z Niemcami, że my mamy tematy z Niemcami załatwione, jeśli chodzi o historię. To są drobiazgi. Ja spotykam się ze środowiskami niemieckimi i naprawdę są drobiazgi, które jeszcze jakoś nas dzielą. Niestety w tych relacjach historycznych polsko-ukraińskich jest o wiele trudniej. Tak naprawdę my ze sobą nie odbyliśmy takiej historycznej rozmowy. To jest przed nami i mam nadzieję, myślę nie tylko ja, ale całe to grono tutaj zebrane i w ogóle Polacy i Ukraińcy, że to spotkanie jest przed nami, że musimy kiedyś usiąść, popatrzeć wstecz, żeby lepiej budować przyszłość. Mam nadzieję, że ta przyszłość przed nami będzie, że będziemy mieli możliwość rozmawiania, układania na nowo relacji polsko-ukraińskich. Bardzo dziękuję przede wszystkim panom prelegentom, panom profesorom za wygłoszenie referatów. Zwołanie tego seminarium to było zaledwie kilka dni, ale nie było z tym problemu, bo mamy świetnie przygotowanych ludzi, którzy właściwie trudnią się tą problematyką, są ekspertami. Dziękuję panom profesorom. To były referaty wygłoszone tak a vista, bez tekstu, ale chyba takie są najlepsze. Dziękuję uczestnikom za udział w tym spotkaniu, za żywą dyskusję. No cóż, w ten sposób chciałem podsumować to spotkanie i życzę wszelkiego dobra i do zobaczenia w murach naszej uczelni. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy też. Dziękujemy. Pozdrawiam. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.